Witam serdecznie naszych słuchaczy na żywo na kanale Discorda Karczma Baniaka. Witam serdecznie słuchaczy, którzy oglądają tą sesję na YouTubie. I również witam moich graczy. Suseł. Witam. Heimdall. Cześć. Robo. Dobry. I Sendos. Cześć. Ja, jeśli jeszcze nie wiecie, jestem Huby i będę dzisiaj mistrzem gry, który poprowadzi już 8. sesję kampanii Zapomniani Bogowie w systemie Dark Heresy 2. Na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na nasz serwer discordowy Karczma Baniaka, gdzie rozgrywane jest wiele sesji partnerów na żywo, jak i innych mistrzów gry. Jeżeli jesteście ciekawi naszych pogadanek przed sesją, jeżeli jesteście głodni nowych sesji, jeśli chcecie poprowadzić sesję, a nie macie z kim, albo jeżeli chcecie zagrać jakąś sesję, a nie macie z kim, to serdecznie zapraszam na Discorda Karczmy Baniaka, który znajdziecie tak naprawdę w linku, jak dołączyć, znajdziecie w linku na samym dole w opisie filmu. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie wejść, dołączyć do tej wspaniałej, wielkiej familii, którą tworzymy. Na początku, jeszcze z takich małych ogłoszeń, chciałbym powiedzieć, że pod poprzednią sesją, jak i każdą kolejną, możecie oddawać głos na swoich ulubionych akolitów. Z ostatniej sesji udało się zdobyć taki darmowy przerzut, ponieważ te głosy, które oddajecie, przeradzają się dla graczy na darmowy przerzut w postaci punktu przeznaczenia. I tym szczęściarzem na dzisiejszej sesji jest postać Heimdala. Więc Marcin Zarad otrzymał od widzów darmowy przerzut. Proszę sobie zapisać w takim razie. Marcin wyciszony jest. Marcin jest zakrzyczenie na nas. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim widzom, którzy doceniają prawdziwy leadership i jedynego akolite, który jest godzien bycia w inkwizycji. Dziękuję. Ja również doceniam wasze oddanie. To będzie na pewno bardzo dobrze wykorzystany punkt przeznaczenia. Oj, zdecydowanie. Jak każdy, na przerzut w walce. Jedyny słuszny. Wcale, że nie, ale dobrze. Na przykład pech na teście medycyny też jest bardzo dobrym. Ja nie robię takich testów. Tak. Ale taki pech przy spadaniu w dół, na przykład, wiesz, przy schodzeniu z ogniska w sumie też, nie? To też może być. Tak. Ja chciałbym wam jeszcze przypomnieć, że dostajecie ode mnie ściągawkę z tym, jak możecie wydawać punkty przeznaczenia. Tak, oczywiście dostaliście. Jednym z takich sposobów jest na premia przykład... Premia plus 10 do testu wydany przed. 10 w rzucie na inicjatywę. 10 w rzucie na inicjatywę. Natychmiastowe usunięcie 1K5 obrażeń. Dokładnie. Natychmiastowe wyjście ze stanu ogłoszenia. Co mogło się przydać? No, co mogło się przydać? W jednej z walk. I? Usunięcie wszystkich poziomów zmęczenia. To też bardzo mogło się przydać, szczególnie jak ktoś był bardzo zmęczony po otrzymaniu miliona obrażeń od ognia. Kto? No nie wiem. I jeszcze coś było. Chyba. No i przerzut. No najważniejsze. I Suseł to wszystko z pamięci powiedziała? I dodanie jednego stopnia sukcesu do już zdanego testu. Tak. Więc to są możliwości wydania punktów przeznaczenia. Mam nadzieję, że gracze pamiętają o tym albo mają zanotowane to gdzieś w swoich notatkach, albo wydrukowane tą ładną ściągawkę, którą wam wysłałem. A poza tym chciałbym jeszcze z wami omówić, ponieważ dzisiaj odbyłem pewną rozmowę na Karczmie Baniaka z jednym z naszych słuchaczy, z Łukim, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jak wasze postaci się rozwijają, ponieważ rozwój postaci robimy poza kamerami, więc chciałbym, moi drodzy kochani gracze, żebyście zerknęli na swoje karty postaci i powiedzieli, jakie zdolności czy umiejętności wasze postacie mają. I zaczniemy może od Trix, która gra
ryzykantem. Tak, który gra suspem. No to tak, to Trix ma bardzo dużo umiejętności strzeleckich, które też rozwijała w trakcie, bo aż 3 razy i teraz ma ich cecha jest w sumie na 53, więc to jest dosyć duża. I tak samo wytrzymałość jej wzrosła, bo teraz już jest twardzielką i ma aż 40. To chyba rozwinęłaś przed ostatnią sesją, jeśli dobrze pamiętam. Tak, bo miałam 35, więc idealnie 5 wskoczyło na 4 z przodu. I z cech to jest wszystko, co ona rozwijała. Poza tym umiejętności, no to pilotaż jej się pojawił też w trakcie tak naprawdę, naziemny. Zresztą bardzo brawurowy. Bo ma dużo zręczności. No wcześniej nie miałam. Ja to wykupiłam 3 sesje temu gdzieś mniej więcej. Przed tą kampanią to wykupiłam. Okay. Na poprzedniej kampanii jeszcze nie miałam. Trix się doszkoliła w trakcie tam szkolenia jako lider. Ja jestem bardziej doświadczonym pilotem naziemnym. Ale ja lepiej prowadzę. Dobra, ja mam nawigację. No nieważne. No, ty mapę trzymasz. Tak. Blef już miała wcześniej, tak samo jak akrobatykę. Plotkowanie, przekonywanie też już miała wcześniej, natomiast ukrywanie się wskoczyło jej na plus 10, bo chyba miała podstawowe. I uniki też na plus 10, bo miała podstawowe. Wiedza półświatek, no to już wcześniej też dysponowała. Mm-hmm. A jakie masz zdolności? I zdolności, tak. Broń specjalna, łańcuchowa i laserowa, ale także później doszła boltowa i termiczna. Oboręczność, walka dwiema... Co robi oboręczność? Znaczy to zacznę od walki dwiema broniami w takim razie, bo to jest w ogóle walka dwiema broniami daje możliwość tego, żeby walczyć jedną ręką i drugą ręką, czyli strzelać z dwóch na przykład pistoletów, które się trzyma, albo miecz-pistolet, albo miecz-miecz. Tylko, że wtedy ma się karę minus 20 do tych testów. A co z toporami? Się... Czy topory też można? Też, mogą być nawet... A topory chyba są dwuręczne. Lekki można nie rzucać? Nie, są takie mniejsze. Okej, okay, toporki. Taka jednoręczna mała wersja topora łańcuchowego. I to daje w ogóle ta walka dwiema broniami. Ale na minus 20 wtedy. Jak się wykupi oburęczność, czyli w ogóle, że jest się oburęcznym... to ta kara spada do minus 10, a jak się wykupi mistrza. Mistrz dwóch broni to się nazywa, tak. Mistrz dwóch broni, to wtedy kary w ogóle nie ma. I ja już mam te wszystkie 3 umiejętności. Z pochodzenia masz jeszcze umiejętność, która nazywa się strzał z biodra. Tak, którą wykorzystujesz tak naprawdę ciągle. Czyli możesz podbiec i po wykonaniu akcji ruchu możesz oddać jeszcze strzał. Dokładnie, ale mam jeszcze też... niezależne celowanie, czyli mogę strzelać do dwóch celów jednocześnie, tak jakby, z dwóch rąk, bo niezależnie sobie celuję. I mam mocarny strzał, czyli dodaję premię z umiejętności strzeleckich podzieloną na 2, zaokrągloną w górę, do obrażeń. I to są twoje wszystkie umiejętności. Jeszcze mam, przepraszam, jeszcze mam wybór celu, czyli nie mam kar, jeżeli zaraz walczę w zwarciu. A ja do niego strzelam. Znaczy nie do niego, tylko do... Wow. Na przykład, ale do celów walczących z martwią nie mam kar. No dobra, więc to są swoje wszystkie zdolności i umiejętności, które wykorzystujesz zawsze. Sentos, jakie zdolności i umiejętności rozwinięcia zebrał nasz kochany miedziano, przepraszam, włosy psionik? Już miałem wyjść. Potęgę woli, którą miał od początku. Co robi potęga woli? Potęga woli, proszę ciebie, daje mi plus do... Do woli. Przed chwilą wiedziałem. Przed chwilą o tym czytałem. Już ci mówię dokładnie, bo mam to zapisane gdzieś dalej. Potęga woli, proszę ciebie, wcale nie gram na czas. Daje mi możliwość przedmiotów nieudanych testów siły woli, ale tylko jeżeli są przeciwko mnie, więc zostałem dzisiaj oszukany. Dobrze, sprawdzamy twoją czujność. Tak. Czyli jeżeli masz wykonać jakiś test siły woli, to możesz go przerzucić. Czy rozumiem, że jeżeli jest test strachu, który wykonujesz siły woli, możesz go przerzucić? Nie, bo to jest tylko przeciwko mocy psionicznej. Okay, chyba, dobra, że strach jest mocy psionicznej. Dobra, okej, okay, czyli przeciwko mocy psionicznej. Dalej? Tak jest. Dalej mam broń specjalną laserową, której nigdy nie użyję, więc proszę mnie nie pytać o nią. Później jestem sankcjonowany, czyli wiadomo o co chodzi. Jestem legalny tutaj przy ciebie psionikiem. Jest legalnym psionikiem. Zmysł osnowy, czyli cały czas mam jakby połączenie z osnową. Mm-hmm. Jestem w stanie widzieć tam, co się dzieje dookoła mnie. I od niedawna jest to wiedza wpojona, czyli jestem bardzo inteligentny. Wykupiłeś to chyba po ostatniej sesji wpojoną, co nie?
Tak, na poprzedniej już było, dwie sesje temu było wykupione. Okej, okay, dobra. A jakie masz moce psioniczne? Bo to jest ciekawe. Zaczynałeś od rzucania generatorem, czyli miałeś telekinezę. Mam kontrolę telekinetyczną, która wiadomo jak działa. Znaczy jej w sumie nigdy nie użyłem, ale musiałem ją wykupić. Później było pchnięcie, to było rzucanie generatorem, najlepsza umiejętność. Tarcza telekinetyczna, czyli taka tarcza tylko na mnie. Osłona później siebie. Mamy tak jest. Kopuła jest oczywiście najważniejszą umiejętnością tutaj, że jestem w stanie całą drużynę osłonić. Kontrola płomieni, samozapłon i topiący snop, czyli taki standardowy ognisty tutaj. Mhm. Główne moce, że tak właściwie od rozpoczęcia tej kampanii poszedłeś w piromancję i z tej szkoły wykupowałeś zdolności. No dlatego, że już kopuła była, więc mogłem troszkę pójść w innym kierunku. Mhm. Współczynnik psioniczny 4, więc proszę nie krzyczeć, że nie ma Inferno, bo za mało expa na razie mam, żeby się rozwinąć w tym kierunku. Wiadomo, to wszystko wina mistrza gry. Oj, ja tego nie powiedziałem, ale to, jest coś... Czy już jesteś tak naprawdę dość potężnym psionikiem? Wydaje mi się, że to nawet równy po mniejszym demono. Tak naprawdę. Słyszę tutaj niektórzy, słyszę, że będzie mnie gonić później. No i niestety 49 siły woli, ta dziewiątka straszna. Jakby nie przypadkiem nie leży gdzieś na ziemi jeden siły woli, to by tak idealnie pasowało. Wow. Dobra, ile razy rozwinąłeś tą siłę woli? 3 razy już. Okej. Okay. No i brakuje zawsze to, co powtarzam za każdym razem, percepcji, żeby wykupić, żeby móc lepiej wyczuwać tą osnowę. Tak, percepcją 33. Dalej będę się spierał, że wyczucie osnowy nie powinno być na percepcję. Ja się zgadzam, że jest tu jakiś błąd. Bo to jest szkoda expa, no. Wow. Dobrze. Zostało nam dwóch panów i Robo, odezwałeś się, więc zaczniemy od ciebie. Robo, nasz chirurgon w szatach Mechanicus. Chirurgona. Chirurgona z Adeptus Mechanicus. Jakie to masz zdolności i umiejętności? Wytrzymałość łezy rozwinięte, percepcja 2 razy, inteligencja 3 razy. No. Bo się przydaje, tak? Piekielnie inteligentna bestia. Tak, no. Tak, daj się od życia trochę. Dobra, analiza, atletyka rozwinięta, handel też się raz przydał, też rozwinięty, korzystanie z technologii. Medycyna tylko 2 razy. Został ci jeszcze raz do wykupienia. 2. A, bo to masz tylko na plus 10, dobra, dobra. Mhm. Tak, nawigacja na powierzchni, żeby się nie zgubić w lesie, czy w miejskim. Jakby... Po prostu miejskim na powierzchni, w miejskiej dżungli. Mhm. Przetrwanie. Zabezpieczenia wykupione na plus 20, także rozwalam zamki, tak jest super. Archeotechnika, ruszikarstwo, technomanta na pierwszym poziomie. Także magia się dzieje. Dzięki tym ostatnim rozwinięciom tak naprawdę udało ci się naprawić wóz na przedostatniej sesji, który mogli się pojechać do szturmu. Który prawie nam nic nie dał. Tak. No nie, no odwrócił uwagę na przodzie obozu. A ze zdolności na pewno masz... Szczepy tych modlitwa, której ani rozniżyłem, bo nie mogę. Odporność na trucizny, wybitny chirurgon, zobojętniały. Wybitny chirurgon to jest bardzo ważne. Jeszcze raz? Prosangwinistyczny. Mhm. No i wybitny chirurgon to jest dość istotne. Możesz, jesteś wybitny jeśli chodzi o leczenie, możesz leczyć ciężko rannych i krytycznie rannych bez większych kar. Masz dodatkowo bonusy z tego. A powiedz mi, co ty masz już z pochodzenia? Ty masz coś z pochodzenia, co możesz zrobić. Jeśli dobrze pamiętam, możesz wydać punkt przeznaczenia, żeby odnieść automatyczny sukces w teście medycyny, jeśli dobrze pamiętam. To jest bardziej z roli niż z pochodzenia. Z roli. Tak, z roli. No tak, masz rację. No. Dobrze, tak tylko przypominam, że masz taką zdolność i jeśli wydasz ten punkt przeznaczenia, otrzymujesz sukces w stopniu w ilości stopni sukcesu, tyle ile wynosi twoja premia z inteligencji. Więc 4, tak? Czy masz 40 czy 50? 4. Mhm. Dobrze. I został nam ostatni Zarat. Wyciszony Marcin jesteś?
No i dobra, i okej. Okay. No i w czym problem? Zarat jest super zdolny i w sumie na tym powinniśmy poprzestać, bo po co się rozdrabniać. No walczy wręcz, bo sobie rozwinął dwa razy to i też percepcjonuje, bo też percepcję sobie raz rozwinął. Mhm. I to tyle, jeżeli chodzi o cechy. I siły nie rozwijałeś? Co? Siły nie rozwijałeś jeszcze? Nie, bo jakby za mało dajesz. Słabi je rozwijają. Za mało pedeku. Dobrze? Tak. Właśnie. Umiejętności. No to analiza, korzystanie z technologii, nawigacja powierzchnia, parowanie, plotkowanie, przesłuchiwanie, spostrzegawczość, unik, wiedza adeptus arbites, wiedza półświatek i zastraszanie. Jeżeli chodzi o właściwości i zdolności, czy też zdolności i właściwości, jak w sumie jest na karcie postaci, to jest to broń specjalna, elektryczna oraz laserowa. Następnie mamy intuicję, czyli darmowy przerzut spostrzegawczości z minus 10. Później jestem zobojętniały, właściwie cały czas jestem. A też mogę szybko atakować, czyli to jest taki jakby półseria z broni palnej, tylko że wręcz. Niszczycielsko nacieram, czyli po prostu niszczycielsko nacieram. Czyli dajesz minusy do parowania, tak, bądź uników. Nieuchronnie atakuję również. Zazwyczaj będąc w wirze śmierci. A, mam jeszcze broń specjalna energetyczna. Tak, dzięki temu możesz używać swojej broni wspaniałej. Potrafię też kontrować. Jeżeli ktoś mnie walnie, to mu oddam. A również mam miażdżący cios. Czyli to też połowę siły do obrażeń. W walce wręcz. Jeżeli chodzi o... Co tu jeszcze? A, zdolności specjalne. Nieprzebrane tłumy pośród stalowych szczytów. Czyli ignoruję tłum na potrzeby ruchu, jak otwarty teren chyba powinno być. Plus 20 do nawigacji na powierzchni w zamkniętych przestrzeniach. Twarz prawa, powtórka każdego nieudanego testu, przesłuchiwania i zastraszania. Sukcesy równa się premii z siły woli. Nie uniknie żaden szczegół. Wydanie punktu przeznaczenia na sukces w teście plotkowania lub spostrzegawczości. Sukcesy to poziom percepcji. Ja tylko zauważę w tej zdolności, Marcin. Marcin? Czekaj. No. W tej zdolności powiem, tam jest, że przed rzutem to wydajesz. No tak, tak, wiadomo. Znajomości mam jeszcze, które mamy też chyba wszyscy. Tak. Wyrzynacze i sankcje nici. I to tyle. Mam jeszcze pod bramię. No, musiałeś kazać na wpisać pod. No i ja nie mam czegoś takiego. Pod bramię? No. Znajomości? Tak. W podbramiu. Okej. Okay. Widocznie ja tam mam znajomości. A ja mam ten, ja też mam nieprzebrane tłumy, tylko powiem. I mam jeszcze nigdy nie mów nigdy. I to jest wytrzymałość, liczy się jakby plus 2 na potrzeby określania zmęczenia. No właśnie, to też jest istotne. Dzięki temu ostatnio podczas walki w zasadzce nie padłaś tak naprawdę. No, stałam. I jeszcze mogłam użyć z tyłu. Tak, użyłaś. No. Na sesji ze szturmem na obóz Suseł wyrzuciła właściwie Trix wyrzuciła jeden z granatów i powiedziała, że więcej nie ma. To się później okazało, że skłamała, bo zajrzała do swojej sakwy, okazało się, że miała dwa granaty. To tylko z moich przemyśleń, z mojego sprawdzenia. Tak, masz jeszcze jeden? Z mojego sprawdzenia po prostu podczas obrabiania sesji, co i jak. Zawinął się. On jest na później po prostu. Tak. Na tą akcję miałaś jeden. No tak, tamten był na inną okazję. Na inną okazję. Dobrze, słuchajcie, więc wiemy już co i jak mają nasi... W razie potrzeby wyciągnij zawleczkę. Dobrze, słuchajcie, więc słuchacze, jeżeli chcieliście wiedzieć co nasi bohaterowie mają za zdolności, jak się rozwinęli przez te nasze wspaniałe 8 sesji tej kampanii i... Chyba 6 sesji 13. Tak. Już mam. To jest 14. Tak. Tak. I 6 sesji poprzedniej kampanii, to już wiecie. A ja was zapraszam serdecznie na intro.
ostatniej sesji, moi drodzy akolici, dostaliście się do obozu przemytników. Obejrzeliście je z wielu stron. Obmyślcie plan, jak dostać się do środka. Plan zakładał, że misjonarze ruszą na front obozu, a wy w tym czasie przekradniecie się na tył i sforsujecie mury, a następnie pędząc dotrzecie do bramy oraz do mostu zwodzonego i pozwolicie wjechać misjonarzom do środka, żeby pomogli wam w starciu. Plan wypalił niemalże w 100%. Dywersja wypaliła. Niemalże wszyscy przemytnicy ruszyli na front, dzięki czemu udało wam się po cichu dostać do obozu. Po drodze na front, do bram, znaleźliście kilka dziwnych rzeczy w obozie. Chociażby jakąś kaplicę, która wzbudza was niepokój. Spotkaliście po drodze chirurgona, którego zabiliście, zanim zdążył w ogóle zareagować. I ruszyliście na front. Tuż przed bramą. I niestety nie udało wam się przekraść do niej tak, aby nikt was nie zauważył. Snajper na wieży wzbudził alarm, ostrzegając o natarciu czwórki nieprzyjaciół od tyłu. Kilku kultystów, czy to też przemytników, ponieważ wiecie, że są dwa ugrupowania w obozie, były dwa ugrupowania w obozie, ruszyło, żeby was powstrzymać. Snajper prawie was położył, a przynajmniej dwójkę. Trójka z was zapomniała o planie, że macie biec prosto do bramy i otworzyć ją, żeby misjonarze mogli otworzyć je. Całe szczęście był z wami Zarat, który dzielnie, trzymając tarczę przed sobą, parł do przodu, nie przejmując się niczym, aby otworzyć bramę, przebiec przez bramę i opuścić most zwodzony, wpuszczając misjonarzy. W tak zwanym międzyczasie reszta was strzelała się z snajperami, przemytnikami, kultystami. Całe szczęście plan ostatecznie się powiódł. Brama została otwarta, most zwodzony został opuszczony, misjonarze wjechali do środka i pokonaliście grupę parszywych przemytników i wyznawców mrocznych potęg. Udało wam się chwycić jednego z przemytników żywcem. Zarat jako śledczy przeprowadził na nim dokładne przesłuchanie i dowiedział się kilku ciekawych informacji. Dowiedział się, że prawie wszyscy zginęli przy bramie, poza ich przywódcą. Po zastraszeniu biedny, zastraszony przemytnik postanowił was zaprowadzić do jego szefa, Gulskena Hreska. I skończyliśmy sobie w momencie sesję, kiedy wasza czwórka razem z tym przemytnikiem ruszacie w głąb obozu. Misjonarze kręcą się przy bramie, nie idą z wami. Widzieliście tylko, że oni sprzątają te ciała, które zostały zabite, ściągają je w jedno miejsce, prawdopodobnie, żeby spalić na stosie. A wy ruszacie za zakutem, zaraz przypomnij mi, zakutem, prawda? Tylko zakułeś. Przemytnikiem. Zgodnie z procedurą. Zgodnie z procedurą. Co ma z tyłu czy z przodu? Zarat? Ja mam z przodu. Ale on. Aha, on. No myślę, że z tyłu, nie? Żebyśmy widzieli, jak nas prowadzi, to żeby nie kombinował. No, dobra. I ruszacie. A no ja się trzymam go na tyle blisko, żeby w razie czego móc złapać za te kajdany i go
spacyfikować. Wiesz co, ja to sobie trochę wyobrażam tak, że ty jedną ręką jedną rękę masz wolną, że masz tą tarczę, która jest na twoim ramieniu, a drugą trzymasz mu ten miecz przy plecach, że wiesz, jakby zaczął uciekać, to prawdopodobnie wystarczy, że robisz wypad, pniesz go w plecy i zostanie przebity na wylot, żeby nie mógł uciec po prostu i ostrzec nikogo. Chociaż ten harmider, który powstał w obozie, najprawdopodobniej ostrzegł wszystkich. I ruszacie. A w głowie Zerkowa pojawia się tylko myśl. Czy ja powinienem powiedzieć reszcie, że dałem jednemu z przemytników uciec, czy nie? Ale jednak ta informacja zostaje w głowie Zerkowa. Nie dzielił się jak do tej pory z nikim. I kiedy jeden z przemytników mówił, że prawie wszyscy zginęli, Zerkow milczy jak grób. I tak wiadomo, że prawie wszyscy, więc co się będę wygadywał. Powiedz Arata, za to jest myśl, dobrze, że wszyscy zginęli, nikt nie uciekł. Nikt nie ostrzegł ich szefa, nie, że nadchodzimy. Gdyby tylko któryś z nich pozwolił uciec któremuś z tych przemytników, gangsterów, bandziorów. Tragedia. To byłby metagaming, nie? Także... Ale to tylko w waszych głowach się wiem, takie wizje, myśli tak. Kłębią. A ja mam takie pytanie techniczne jeszcze, bo Zariel nie udzielał pierwszej pomocy. O nie, chyba. Nie było czasu. Nie? Wiecie, więc że... bardzo mocno utykał w takim razie. Tak, jakby co wiecie, że... A ten nie udzielał nam pomocy? Przepraszam, że tak wtrącę, ale ten, no jak mu było? Misjonarz? No właśnie. Nie, on jakby. On nie jest medykiem. A, no tak, dobra, faktycznie. I jeszcze przypomnę, on się nazywa. No może po błogosławie, on się nazywa Baltios de Har. O właśnie, I ten mężczyzna idzie cicho, tylko zerkając co chwilę przez ramię, czy idziecie za nim przez obóz. I prowadzi was trochę inną drogą niż do tej pory. W pierwszej kolejności mijacie małe, dość mały mały kontener towarowy. Widzicie w tym kontenerze jakieś okna zabite kratami, niewielkie wrota, które mijaliście wcześniej. Później odbijacie, mijacie dość sporych rozmiarów hangar z dwoma wielkimi drzwiami. Wygląda na hangar transportowy, na jakieś wozy czy coś w ten deseń. I po chwili, tym razem omijacie miejsce, które wzbudzało was taki niepokój poprzednio. I docieracie do... Po drodze mógłbym, jak, no bo my je mijamy, w sensie... Tak, mijacie, po prostu nie... przychodzicie obok, no. Mijacie no ten... przychodzimy obok, to bym chciał tego typa zapytać, co to jest za miejsce. Jako pierwsze mijacie, pytasz. Tutaj jest areszt. Przetrzymywaliśmy tutaj na naszych więźniów. Macie teraz aktualnie jakiś więźniów tam? Tak. O, ilu? Ciekawe. Jednego? Kto to? Jakiś tech kapłan. Cześć, Zariel? On tak zerknął w stronę Zariela. Tak, słyszałem. Położył głowę tak trochę niżej, jakby bał się, że zaraz zostanie w nią. Co z nim zrobiliście? Ja nic! Zamknięty jest, no po prostu. Ale ile go trzymacie już? Ile go już trzymacie? No, będzie... trzeci miesiąc? Rachat, może go otworzymy, bo... Czy my coś wiemy o jakimś porwanym, zaginionym tech kapłanie? Chyba nic. Nie, nie było, nic nie wiedziałem. No dobra, a... Napatoczył się, no próbował... razem z towarzyszami wejść do obozu, no i został pochwycony. No nie był tak sprytny jak wy, więc no tak jakby no, tak wyszło. Ech, kapłan próbował się tu dostać. Zaraz, ja myślę, że my powinniśmy z nim porozmawiać, wiesz?
Ale nie, no, nie ma czasu, nie ma czasu, trzeba iść do Kreska. To może powiedzmy chociaż któremuś z ludzi Baldiosa, żeby, nie, żeby go uwolnili. Nie, będziemy go uwalniać, zanim z nim nie porozmawiamy. Nie wiemy, kim on jest tak naprawdę. To żeby zabezpieczyli jego cele. No cele zamknięte, no nie dostanie się, tak? Nie ucieknie. No właśnie, 3 miesiące siedział, na pewno nie ucieknie. Powinniśmy z nim porozmawiać, ale nie wiem, czy w tej chwili. Nie wiem, czy nie lepiej teraz... Heretyka. Dorf. No? Nie wiem, czy on jest... No właśnie, nie wiem, czy on jest heretykiem, czy nie. Ale nie chciałbym. Kto tu jest heretykiem? No heretyków zrobiliście. No, jeden tutaj z nami stoi. Od razu heretyk. No to, że wykonywałem polecenia pod groźbą utraty życia, to nie. Dobrze, a czy ten kapłan coś dla was wykonywał w czasie swojego uwięzienia? Po prostu go tam trzymacie. Właściwie nie wiem, po co Kres go trzymał. Dobra, ja myślę, że skoro jest zamknięty, to do niego możemy wrócić, ale najpierw dorwijmy tego Kreska. Dobra. Mądrze mów. Okej. Się nie podlizuj. Ja się nie podlizuję w życiu. Po prostu jak pójdziemy widać, teraz, to jest damy... przywódcą, no przywódcy trzeba słuchać. Damy mu po prostu czas na ucieczkę, a i tak już sporo go miał. No dobra, a to dalej co to tam jest? I wiesz, idziemy w stronę tych dziwnych świątyń? Nie, bo jakby nie idziecie w tą stronę, on was prowadzi inną drogą do tego. A, no to widzisz, to ja pytałem, czy to będziemy mijać. Ale tego nie akurat, bo czy wiesz, tak jak mówiłem, że idziecie trochę inną drogą, mijacie najpierw właśnie to, co właśnie przedstawiłam jako araż, później mijacie duży hangar z takimi dwoma dwuskrzydłowymi drzwiami. Mają około 3, może 3,5 metrów wysokości i z 2,5 szerokości. No dobra, a to wiesz co, ja bym chciał go zapytać o te świątynie po prostu. Że mijaliśmy, wiesz, opiszę je w miarę tak, ile jestem w stanie. O tym mówicie, to... Jakbym miał być tak szczery, to ja bym to omijał, bo to ci, wiecie, ci dziwni, widzieliście tych takich... No odetus, tak, ale... No, oni to tam sobie ci żyli i tam sobie tak przystosowali to swoją część obozu na taki dziwny sposób. Jakieś tam śpiewy było słychać od nich, jakieś dziwne... Składali jakieś ofiary? A tego nie wiem. Nie wiem, nie wchodziłem. Jakieś przedmioty nie... przewozili tam? Nie. Czym kłamie? Wiesz co... Ja mam najgorszy blef w historii, nie? Tak. Ja mu trochę ten miecz przykładam bardziej do kręgosłupa. A tak naprawdę? No bo my przewoziliśmy przecież przedmioty wszyscy, jakby, bo nam kazali. No to i tam je dostarczaliście, tak? Do tej ich części. Przyciskam bardziej. No dobra, już. No. Nie do końca tam, jakby oni byli zleceniodawcami, mieliśmy przetransportować z kopca tutaj i jakby oni później z kilkoma naszymi ludźmi jechali dalej do w jakieś miejsce i stamtąd zostały te ich dobra zabierane, no. Ale czy jakieś miejsce? Może jechali do Portugela, może nie wiem. Do Portugela. Co? Tak, dobrze mówisz. Ale nie słyszałem, no. Tak. No dobrze. Dobra, prowadź dalej. Miejmy się na baczności, bo na bank próbuje nas wciągnąć w pułapkę do tego całego swojego szefa. O nie. Ja jestem grzeczny, rączki mam tutaj. O, widzicie? Wiem, gdzie masz rączki. Ciesz się, że je jeszcze masz. Ale... Cieszę się. Niezmiernie jest mi miło, że mam rączki. No to teraz prowadź. Już prowadzę. Zacznij państwo. Idzie. Słuchajcie, w takim razie idziecie za nim. Dochodzicie do budynku. Przed którym stoi jakiś przenośny generator, który głośno rzęzi, wyrzucając w powietrze
chmury czarnego dymu. Nie jest to taki generator, którym rzucał Zerkow. Jest to zdecydowanie większy generator. Od tego generatoru idą kable. Tak jak potęga Zerkowa też jest teraz większa. No właśnie, teraz mogę taki rzucać. To jest generator na miarę naszych czasów. Fix tak mierzy, wiesz, wielkość tego generatora, patrzy na Zerkowa, generator. Wiecie, to nie jest taki generator, jak wtedy nieśliście, powiedzmy, który miał może tam pół metra, tylko to jest taki generator, który ma prawie 2 metry wysokości, co nie? Taki Zerkow. Duży. Ale tego siłą woli nie podniesiesz. Zaraz to wyliczę. Ile on może ważyć? Nie teraz. Kurde, no jest ciężko. No, trzeba powiedziawszy, dwumetrowy człowiek waży koło 100, nie? To jest kawał metalu, więc no 200-300 kilo to myślę, że spokojnie. Okej, okay, nie ma tematu. No bo myślę, że nie, no, to tego nie uniosę. Najpierw dorwijmy tego typa, okej? Okay? Uniosę, ale nie mam czasu pokazywać. Idziemy. I Zerkow, jak będziemy już tam blisko, to wiesz, nie? Sprawdź po swojemu. Tak jest. To tam w środku powinien być szef. W generatorze? W generatorze? No nie, no w tym budynku, co wy ten generator się uparliście? Nie widzicie? To ja sprawdzam po swojemu, nie? Jak to wygląda, czy coś wyczuwam. Dobra, wiesz na co rzucić. Nieważne. Jest to. Znowu już nie widzę rzutu, cudownie. Rok wspaniały. Tak, gdzieś miałem. Ale określenie miałem jest bardzo dobrym określeniem. Tu jest. Nie wiem, co tam robię. Leży. Dobra. Zerkow, czysto. Nic nie wyczuwasz. Widzicie, właśnie od tego generatora idą kable, takie grube kable do środka, do tego budynku. Co tam zasilacie? Duży generator, coś wymaga dużego zasilania. Co tam jest? No, światło, kogitator. Taki... Chyba duży kogitator. Czy mogę stwierdzić na temat jakby tego, tych wielkości, czy to obecnie naprawdę, czy po prostu? To jest duży budynek, to jakby... Ja mogę twierdzić, czy on jakby plecie bzdury, czy... No możesz. Zastanawiam się, na co byśmy... Wiesz co, nie, no jakby to nie trzeba, ty jesteś mechanikus. Tak, czy ty wiesz, że generator jakby, jeżeli to jest zasilanie całego budynku, typu ogrzewanie, prąd, jeżeli jest faktycznie tam kogitator, no to może to być do tego. Dobra, no, daje się mówić prawdę. No to prowadź dalej w takim razie. Jeżeli są jakieś pułapki na froncie, to je pewnie wykryjesz. Gdzie tam pułapki? Żadnych pułapek nie mam. No proszę bardzo, tylko że wiecie, jakby... No rękoma tak ciężko otworzyć, możecie trochę... Ja cię otworzę drzwi. Ja karabin po prostu przyciskam jakby ten otwór i on się tak po prostu przed nim tak otwiera. Okej. On wchodzi do środka. I widzicie, że wchodzi do korytarza z dwoma drzwiami. Jednymi po lewej i drugimi po prawej. Korytarz jest dość długi. Nic specjalnego nie ma w nim. Biuro szefa jest tu, po prawej. Dobra, sobie, no to ja bym chciał jakąś tam, wiesz, nasłuchać, czy spostrzec może jakieś właśnie pułapki, czy jakieś, nie wiem, czy tam są jakieś światło się do... Tak, są lumisfery, ogólnie w ogóle w korytarzu są lumisfery świecące, oświetlające ten korytarz, nie jesteś w żadnym półmroku, czy czymś takim, jest jasno, przejrzyście, wszystko dobra, widać. Wiesz, jakiś, coś, jakiś ruch, cokolwiek. A ja obserwuję te drzwi po lewej, te drugie, w tym razie czego. Od waszej dwójki w takim razie poproszę rzut na spostrzegawczość. Nie rzuty. Nie. Zaraz? Tak. Zastanawiam się, czy... Ja rzucam. Szkoda punktu przeznaczenia na taką strukturę. Nie. Manifestacja. Tak, spostrzegawczość. Wypala mi oczy. Szpilimak, tak. Nic nie widzicie, nic nie słyszycie. Nic co by zbudzało waszą. No ja bez czego tam obserwuję po prostu tak czy siak. Nie wyjdziemy.
Jakby się otworzyli, to bym wszedł do środka, ale tak no, patrzycie jak te szpaki w gnat. Zaraz. Wchodzimy do nie? No to otwórzcie, no. Będziemy tak stać. No to... Otwieram tym gościem drzwi. Czy go chwy... tak. Chwytam go tak, żeby był przed tymi drzwiami, naciskam, bo tam jest jakaś klamka. Tak, czy... tak, zwykła klamka. Naciskam klamkę, a i wiesz, popycham te drzwi, ale on jest z przodu. Więc okay. Jeżeli pójdą jakieś strzały, to pójdą w niego. Okej, dobra. Otwierasz te drzwi, zasłaniając się z mężczyzną niczym jak tarczą. On wchodzi do środka, kiedy ty otworzyłeś. Ty wchodzisz zaraz za nim, rozumiem. Tak. I w środku nie widzisz nikogo. Widzisz tylko sporych rozmiarów biurko stojące na środku. Kilka skrzyń, szafek. Na biurku leży kilka jakichś dokumentów, papierów. Na samym biurku oczywiście pali się lumisfera w środku, oświetlająca tą pomieszczenie. W rogu pomieszczenia stoi jakiś wiatrak, który tylko sobie się kręci, próbując ochładzać to pomieszczenie. Jest obok biurka stoi też kogitator. Jest to dość... Nie jest to wielki kogitator, który zajmuje sobie pomieszczenie, jest to taki przenośny kogitator. Czyli taki kogitator, który dwie osoby są w stanie przenieść po prostu. Bez większego wysiłku, a na przykład Zarat ze swoim, nie Zarat tylko Zariel ze swoim mechadendrytem byłby w stanie go przenieść po prostu sam. A poza tym widzisz nadajnik głosowy. Ewidentnie jest to model wojskowy, więc jest dość sporych rozmiarów i zajmuje sporą część biurka. I nikogo nie ma. Tak, jakby. No tu powinien być. Jak to słyszę, to otwieram te drugie drzwi po prostu. Otwieram drugie drzwi, a tam. Sprawdza. Łóżko. Garderoba. Skrzynia. Koło łóżka niewielka szafka, na której leży butelka jakiegoś taniego amaseku. No, tylko zerkam, czy po prostu, czy nie ma. Nie rozglądasz się, patrzysz. Nie ma. Biorę tego typa. Odwracam go przodem do mnie. Mhm. Przesuwam do najbliższej ściany. Jakieś inne wyjścia stąd? Nie, no ja nic o niczym nie wiem, to jest jedyne wyjście, jakie ja przynajmniej znam, ale czy było jakieś inne... Przyciskam mocniej, a tak naprawdę... Ale panie, przecież ja wszystko mówię! Zaraz, ja potrzebuję jakieś próbki badawcze, najlepiej. Jakie próbki? Co? To się nada. Nie, ale przecież wszystko wam mówię, no nie... Jest tam jakieś krzesło? Tak, przy biurku. No przecież nie oszukałbym świętej... Dobra. Zamknij się już. Ty się dużo wiesz. Ja patrzę na koniec tego korytarza jeszcze. Mm-hmm. Ten korytarz tam idzie dalej i on już skończy się. Kończy się to. Sadam go na to krzesło i no to co? Sprawdźmy, co tutaj jest. A ty się zamknij. Mhm. Dobra, to ja zerknę to drugie pomieszczenie. Zamknę się mnie, żeby mi nie kusił, żebym się odzywał. Dobra, urywam mu kawał, nie wiem, rękawa czy coś, co on tam ma na sobie i pycham mu w gardło. Czy naprawdę on tylko dlatego został, że jest najgłupszy z nich? Chyba tak. Dobra. Tak mi się wydaje. Sprawdźmy to pomieszczenie, co? Zariel, może ty byś zobaczył ten nadajnik, co? Może albo ten kogitator, w sumie ja może się zajmę tym nadajnikiem. Kogitatory jesteś lepszy. To ja przeszukam to drugie. To jest sypialnia. Jeszcze tak wychodząc i kręcąc się do Zerkowa po cichu mówię. Zakład, że maksymalnie za pół godziny zaraz straci cierpliwość i przyłoży mu w pysk? Ja myślę, że nawet mniej. Nie wyjdziemy z tego pomieszczenia bez przyłożenia mu wyżej. To jest... wchodzę w to. Mogliście powiedzieć, żebym ściągnął słuchawki, bo teraz mnie... Korci, nie?
tylko widzieliście jak ten, jak sobie ręce podali z Zergowi Trix. Dobra. Czyli Trix, ty wchodzisz do tego pomieszczenia drugiego, przeszukiwać te rzeczy. Tak. Szafka, łóżko, pod łóżkiem jakieś kryjówki, szpary, cokolwiek. Okej. Okay. Była też skrzynia w nogach. I skrzynia też, i garderoba, wszystko. No, okej. Zariel? Ja bym chciał się rozejrzeć po tym pomieszczeniu, czy może jakieś przejść nie ma, czy coś w tym stylu, ale potem powiedzmy do tej maszynerii bym chciał być. Czyli olewasz to, co ci powiedział... No nie, bo powiedziałem, że to potem, nie? Okej, okay, dobra. Dobra, czyli szukasz, po prostu przeglądasz to pomieszczenie w poszukiwaniu tajnych przejść. Ciągle swoją maszynę, tak. Mhm. A Zerkow? Ja proszę ciebie... mogę jeszcze raz tak po swojemu tutaj zajrzeć po pomieszczeniu, czy coś wyczuwam, czy jak dobra. Był przedrzucany? Okej. Okay. Jeszcze tutaj w środku jak najbardziej możesz. Dobra. Zarad, ty podchodzisz do... nadajnika. Do nadajnika, dobra. Zacznę od ciebie w takim razie, podchodzisz do tego nadajnika. Powiedz mi z mojej wiedzy jakiejś tam o technologii, to szczególnie, że mówisz, że to jest wojskowy, więc mogłem mieć z czymś takim do czynienia. Tak, właśnie dlatego chcę ci powiedzieć. Zadasz mi ewentualne pytanie po tym, co ci powiem, jak do niego dojdziesz, nie? Tak jak powiedziałem, jest ewidentnie model wojskowy, dlatego też zajmuje większość część powierzchni biurka. Sprawdzasz go, oglądasz, co to za model. Widzisz, że jest to model, który posiada funkcję szyfrowania i wzmacniania sygnału. Wiesz, że dzięki tej opcji wzmacniania sygnału jest to nadajnik, który umożliwia komunikację ze statkiem na orbicie. Sprawdzasz go, czy pasma, na jakim mi nadawał, ale jakby... Nie da się jakby tego namierzyć. W sensie nie jest ustawione jakieś konkretne pasmo, co nie? Jakby działa to tak, że w momencie włączenia ustawiasz po prostu pasmo odpowiednie, jakie ma być, a nie, że jest jakieś natywne. Okej. Okay. Bo właśnie chciałem zapytać, czy on jest włączony, czy wyłączony? Wyłączony. Okej, okay. Bo wiesz, miałem w głowie, że może on zostawił specjalnie włączony i się zablokował przycisk, żeby cały czas zbierało dźwięk z pomieszczenia. Nie. Okay. Jest wyłączony. Zerkow. Skupiasz się, rozumiem, że to weszło 23. Tak, jest, weszło. Mhm. Dobra, skupiasz się tutaj na tym pomieszczeniu i w pomieszczeniu wyczuwasz delikatne zakłócenia osnowy, jakby coś tu kiedyś może było. Ale nie jest to świeże, to nie jest takie, że było tutaj powiedzmy 5 minut temu. Bardziej wyczuwasz to jakby ktoś przyniósł ten artefakt, przez jakiś czas ten artefakt tego typu jak wy macie leżał, ale został stąd wyprowadzony, wyniesiony. W jakimś konkretnym miejscu, czy... To ciężko ci powiedzieć miejsca, po prostu w tym pomieszczeniu, nie? Natomiast ewidentnie wyczuwasz to z zewnątrz. Skupiasz się... Miałeś, a czy ile miałeś tam miejscu, co wcześniej wyczułem? Już ci mówię, a bo to jest na percepcję, no tak, to całe dwa. Ty masz 30, tak? Percepcji? Tak, 33. Dobra, słuchaj, masz wrażenie, że to mniej więcej z okolic, skąd wyczułeś, gdzie była ta świątynia. Okej. Okay. Mhm. Zariel, ten trzeci to Zariel. 3Z. Ty rozglądasz po pomieszczeniu w poszukiwaniu tajnych wyjść. Czegoś takiego. Rzuć mi w takim razie proszę cię na spostrzegawczość jeszcze. Dobra. Weszło i to dobrze weszło. Dobra, rozglądasz się i jesteś pewien, że w pomieszczeniu nie ma żadnych tajnych przejść, nie ma niczego ukrytego pod biurkiem w desce w podłodze.
Ewidentnie. A, no to robię to, co mi mówił Zarat. Mhm. Zresztą mówię do niego, że musiał skądś wiedzieć, że przybywamy. Z wyprzedzeniem. Wiesz, był spory hałas, nie? Ale on też ma generator, on też robią hałas. No, ale wiesz, wystrzały, wybuchy, artyleria. Myślę, że mogliśmy zrobić większy hałas niż generator. Myślę, że gdzieś się ukrył. A co z tym kogitatorem? Czy za niego biorę. A, dobra. Podchodzę do niego. Czy ty masz w ogóle wtyczkę UI? Miu. USB, wiesz, nie wiem. Adora, czyli nie masz. Po prostu próbujesz... Nie podłączasz się do maszyny, tylko po prostu próbujesz jakby zdobyć informacje z niej. I w takim razie poproszę od ciebie test korzystania z technologii na minus 10. Wilson? 89, czy to weszło? No właśnie nie, przerzucam. Okej, dobra. Nie. Dobra. Próbuję się dostać do komputera, ale ewidentnie duch maszyny nie chce współpracować z tobą. Jest oburzony tym, że próbujesz dostać się do środka bez wcześniejszej autoryzacji. Że nie jesteś autoryzowanym użytkownikiem, który może zajrzeć do jego wnętrza. Trix? Ja przeszukuję tam wszystko, co ja powiem. Przeglądasz, widzisz butelkę amaseku, końcówkę. Paskudna. No, taki jaki lubisz. W sensie taki, jaki piłaś. Zamknięta jest ta butelka? Końcówka jest, ale zamknięta. Końcówka. Mhm. Przeglądasz szafy, zwykłe, proste ubrania, nie ma ich jakoś dużo, proste. Ale patrzę tam, wiesz, kieszonki, czy nie ma czegoś, jakiś notatek. Mhm. Dobra, przeszukujesz, tak dalej. Nic nie znajdujesz, przy stoliku tak samo. Zaglądasz pod łóżko, tak. Nie ma. Podchodzisz do skrzyni, zamknięta. To otwieram. Poproszę od ciebie test zabezpieczeń. Minus 10. Zabezpieczeń. O! Zabezpieczenia nie są do elektronicznych takich? Nie. Boje, Zariela. Boje, no. Zariela. Nie, zaraz tu tak Zariel. Ja tak patrzę, że to nie na moją głowę. Okej, dobra. Zariel! A czy ja mogę też coś zadeklarować, co bym robił jeszcze w tym czasie? Bo domyślam się, jasne. Że spojrzenie tam to była chwila. Wiesz tak. Co, no ja bym chciał wyciągnąć mój Auspex i za jego pomocą spróbować wykryć tutaj może gdzieś za ścianą jakiś ruch, może tu jest jakiś korytarz ukryty czy coś takiego. Mhm. Wiesz, dobra. Może skądś się powietrze, wiesz, jest jakiś lufcik, z którego nie widać, ale Auspexem go wykryje. Mhm. Dobra, jest spostrzegawczy w takim razie. Oczywiście Auspex daje ci odpowiednie bonusy. Tak jest. Dobrze, to ja sobie porzucam, a wy się bawcie tam. Zariel, ty próbujesz tam dostać do tego, ale słyszysz wołanie z pokoju obok. Zerko, zresztą wszyscy słyszycie, ty nie? Ja nie reaguję. Ja tam idę mimo wszystko. Chociaż to nie do mnie. Ja tam idę do Trix. W razie. Słucham cię. Widzisz, pojawia się najpierw głowa miedziana Zerkowa, zaraz za nią ty. Zariel. To Zariel, bo tu jest taka skrzynia, która jest zamknięta, a nie chcę rozwalać zamka, żeby się dostać do środka, więc zapraszam. Podchodzę i chciałbym otworzyć. No dobrze, w takim razie te zabezpieczeń na minus 10. Mi weszło, Patryk. Dobra, to dobrze powiem. No weszło, wow, bardzo dobra. Biorę, urywam kłódkę i wyrzucam, otwieram i... Otwierasz, wiesz co, był zamek... Jezus. Na odcisk dłoni, to się nazywa biometryczny? Biometryczny, może tak. Być. Jakiś typ biometryczny, ale gdzieś obeszłeś go bez najmniejszego problemu. I słuchajcie, otwierasz i widzisz w środku dość sporo gratów. Multinarzędzia, multiklucz, pistolet,
widzisz, jak oczy Trix zaświeciły się, porozrobiły się wielkie jak orzeł imperialny. Widzisz, jakiego koloru jest ten pistolet? Pistolet jest czarny, ale jest to pistolet Inferno. Biorę. Obok się, wyrzuca się na niego. Obok leży pałka elektryczna, kilka infoczytników oraz ikony mechanikum. Biorę infotyczniki. Tak. Dodatkowo jest tam dwa magazynki, właściwie akumulatory do broni laserowej oraz jeden magazynek do pistoletu boltowego. O, wow. A nie do Inferno? Nie, jakby Inferno jest załadowane i jakby dodatkowy magazynek jest jeszcze. Jak też. Jest do pistoletu... W sensie jest, i do jest magazynek do Inferno i do boltowego plus pistolet Inferno. Biorę. I biorę magazynek do boltowego też, jeśli go widzę. Wszyscy w roku stoimy, ona grzebie w tym, nie? Wyciąga co chwilę. Nie, grzebie, A no tak. Głosami ekscytacji. Jakby co? Jest tam sześć tylko mechaniku. Taki. O co wam to jest, nie? Ja widzę, że one są powiedzmy jakieś zakrwawione, czy coś w tym stylu? Zaolejone. Wiesz co, nie, są wyczyszczone. Są wyczyszczone, są czyste. Dobrze, że jest ten magazynek. Radą te infoczytniki, czy tam coś jest. Wiesz co, ja od razu wymieniam sobie na ten, który miałam, magazynek boltowym, a tamten biorę po prostu na zapas, bo ja już i tak musiałam go wymienić. W sensie? W pistolecie boltowym moim. Dobra, czyli, ale w sensie nie musisz go zostawiać, nie? To możesz mieć więcej magazynków. Ja wiem, tylko mówię, że jest pusty, więc wyrzucam. A, okej, okay, dobra. Bo tam już zaraz, co się stało? Ten... Już tak krasnąłeś. Nie, to ja bardziej krasnąłem. Zaraz jeszcze nie ma tych informacji, które wy macie, bo ja jestem gdzie indziej, więc jak mi je przekażecie, to wtedy zaraz będzie miał to samo, co ja przed chwilą. Dobra, zaraz powiem a propos infoczytników, zaraz ty sprawdzasz tym Auspexem. No jedyny ruch, który wyczuwa ten Auspex, jest to ruch z pokoju obok, który jakby no wie, że to są twoi towarzysze. I potwierdza ci się informacja, że nie ma tu jakichś takich tajnych przejść, nie ma czegoś, co by wzbudziło twoje podejrzenia. Dobra. Okej. Okay. Co do infoczytników, infoczytniki są wyczyszczone. Biorę to, a ile jest, ich jest? Dwa. Tak zapytam na off-topie. A dwa. Nie, nie powiedziałem dwa. Powiedziałeś? Nie. Było więcej niż siedem. Trzy były. Powiedziałem kilka infoczytników. Tak? To więcej niż siedem biorę. Więcej niż jedno zwierzę. Wiecie co? Są cztery infoczytniki. O, dla każdego po jednym, idealnie. Jakby no wyposażenie, nie? Jak trzeba będzie uciec i... Ty, no jak są puste? Dobra, mnie tam nie ma. Sorry. Ale są jeszcze te ikony mechanikum. A które zabrał Zariel. Dobra, ale ja to są wziąłem. Po prostu... to jest jakiś święty symbol, bo ja tutaj Lora nie do końca znam. Tak, to są takie, takie symbole. Święte symbole Adeptus Mechanicus. Dobra. Ja też taką mam, nie? Tak, też ją masz. Czy jestem w stanie wyczytać w sensie, czym oni się zajmowali, czy po prostu jakieś, powiedzmy, dział, kadry, HR-y? Nie, nic takiego marketingu nie ma. Marketingu to jest. Reklama, nie? Nie, nic takiego nie ma. One są jakby dość uniwersalne, ale jakby tych kapłani po prostu mają coś takiego. Okej, okay, dobra. Te magazynki do laserowego tam jeszcze są? Tam są dwa? Dwa. Dwa. To ja je biorę, bo patrzę, Zerko, pani Zariel nie mają laserowego. Zariel ma. Nie, Zaryl nie masz. Laserowego nie ma. Okej, dobra. Ja mam laserowego. Ja mam laserowego. Ja mam pistolet. Kebabi laserowy nawet przy sobie noszę. Ale nigdy z niego nie wystrzeliłem. Spokojnie, możesz brać. To nie potrzebujesz. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że będę go potrzebował, to będziemy naprawdę mieli problem. Dobra, masz jeden. Zapisz sobie tam dodatkowy jeden. Dobra. A drugi idę do Zarata. Widzisz, on się kręci z Auspexem. Zaraz tam są ciekawe rzeczy. Chcesz magazynek do pistoletu laserowego? Nie ma. Bo to do pistoletu. Znaczy po prostu do broni laserowej, bo to jest bateryjka. A, bo to jest bateryjka. Tak. To łap i mu rzucam wtedy. Dobra. Nie ma tu żadnych ukrytych przejść, więc musiał stąd wyjść wcześniej. Co znaleźliście? Cztery infoczytniki, ale puste. Tylko? Nie tylko. Parca znalazłam i wyciągam Inferno. Wow.
No to potężna broń, więc może mi ją oddaj, co? Nie. Ja robisz sobie krzywdy? Nie. Ja podchodzę do naszego skazańca. Czy wracasz też? Coś jeszcze znaleźliście? Tak, i jeszcze słuchaj, ikonę mechanikum. Mechanikum? To ode mnie. No tak, tak, ja wiem tylko. Chodź, popatrz. Go tam prowadzę. I teraz ja mam to sam, teraz Zarat ma to, co ja miałem. Ja bym, jedno, bo Zariel wychodzi, tak, idzie do tego typa, podchodzi do tego typa, co siedzi, tak. A ja bym chciał jedną rzecz zrobić, bo mamy te nasze macie komunikatory. Mikrokomunikatory i jeden ma, mają mnisi, nie? Znaczy, tak. Nie mają, misjonarze mają ten sam, tą samą częstotliwość, co wy. No, tak, dobra, to ja tu w słuchaweczkę, bo jesteśmy blisko, więc one łapią, tak, nie? Tak, tak. Łapały spoza obozu też. No właśnie. Halo, halo, słychać mnie? Tak, tak. Co się stało? Jak najszybciej, bo nie wiedzą, gdzie jest to więzienie, nie? Nie. No to ja im mówię. Było generatorów, nie tylko który budynek generatorów to był. Zejdźcie tam jak najszybciej i zabezpieczcie więźnia. Nie może stamtąd wyjść. O. Tak jest. To jakiś z mecha... Tam, no, mówię, ale... Jest. Adeptus mechanicus. Słowa mi uciekają. Zabezpieczcie go, nie uważajcie, bo może być niebezpieczny. Nie wypuszczajcie i nie pozwólcie jemu samemu się wypuścić. Tak jest. Bez odbioru. Tak. Zariel, podchodzisz w takim razie do tego więźnia. Tak. Siedzi. Wyciągam mu szmatę jego z ust i pytam się, ilu było tych mechaników. Ostatnim razem, te 3 miesiące temu. 6? I jest 6, tak? Czy 5? 6. Okej. Ale że co? Po co to zbieracie? Po co was szef to zbiera? Bo ja wiem. Nie chwalił się. Czy wasz szef, ten tutaj też się z wami chwali wszystkim? A to nasz szef? No, tak wygląda. Nasz szef? Jaki szef? Przepraszam, Zarata. Was nie ma. Nie no, no więzień jest zaraz obok Zarata i Trip. Dobra. Mhm. Zerkowa się wszedł. No tak, a nie jest? No tak wygląda przecież. Jest, dobra, nieważne. Może nie przy... No przecież, no... Zamknij się. Zary, pozwolisz, że też mu zadam pytanie? Jak chcesz. Czy twój szef pochodzi z kultu maszyn? Nie. Czy on kłamie? Czy ja mogę go... Ale rzuć się na analizę. Na analizę? Tak. Na... No chcesz sprawdzić, czy on kłamie. Więc... Mogę na analizę, no okej. Okay. Rzucę. Nie kłamie. Prawdę mówi. Prawdę. Świętą prawdę. Przez chwilę miałem, wiecie, taką myśl, że może ten ich szef się ukrył w tym więzieniu, żebyśmy go stamtąd wyprowadzili. Mhm. Rozumiecie? Podszywając się sam tak, za tak, tak, tak. Nie? Tak, bardzo sprytne wydatło. Nie, przecież gdzie on? Nawet nie ma żadnych szczepów. A jak on wygląda? Opisz go dokładnie. Pamięci. Nie udawaj, że nie wiesz, dobrze wiemy. Dobra, wiesz co, ja go strzelam w pysk. Jest! On się nie zastanawiał. Chciałem tylko powiedzieć, że on się nie zastanawiał, to ja się zastanawiałem. Ale po jego oczach było widać, że on nie ogarnia. Mhm. Zerkom, dawaj na szlugę. Dobra. Ale przecież ja też tak mówiłem. Ale za co? Za nim to... A nie, to ty wygrałeś, kurde. Dobra, ale za co? Przecież... Jedno przeciąganie, nie mam czasu. Jak on wygląda? Jak zwykły bandziur, ma szramę na twarzy, krótki wąsik z niewielką bródką, długą kurtę, przy pasie ma miecz łańcuchowy, z drugiej strony pistolet plazmowy, zawsze jest to nierozłączne jego części ubioru. I niczym specjalnym, poza tym się nie różni, krótko ostrzyżony, ciemne włosy. W średniku, nie wiem, na pierwszy rzut oka wygląda, jakby był około 30, no może 30. Wyższy od ciebie czy niższy?
No wyższy, wyższy. Chyba teraz prawie że karłowaty, no to, to. Gościł 1,60 m w kapeluszu. No dobra. Ja patrzę na Trix. Zargo, 44 do 42. Zaczyna się dominacja. Dobra. Tam gniewne spojrzenie. Dobra. Zariel, pytaj go, co jeszcze chcesz. Nic już nie chcę. Jest niepotrzebne. Ja jestem bardzo potrzebny, mogę wam powiedzieć wszystko, co wiem. A nie powiedziałeś już? A wiem niewiele, więc w sumie to... No. Przynajmniej szczerze. Ale pomagam jak mogę. Dobra, zostawmy go jeszcze na chwilę przy życiu. Jak na chwilę? Ja bym się pocieszył jeszcze życiem co najmniej kilka lat. Nie masz czas. Bardzo się cieszę, ale... Ja to już matę go wkładam z powodu. No. Ale bo... Diabet. Dobra robota. Już nie mogłem znieść. Wiesz co, no już diabła mogę tego strzelić. Strzel sobie jak chcesz, to potrafi ulżyć. A strzelam, a dlaczego by nie? No nie! Wiesz co, ja rozumiem, lepiej, dlaczego ty to robisz często. Nie tak lepiej, prawda? Tak, to jest zdecydowanie lepiej, aż tak wszystkie emocje uchodzą. Jak wstaję z boku i zapisuję coś na tym infoczytniku, że no, tak powiedzmy, ostrzeżenia. O, proszę, ktoś się uczy. Chodźcie, pogadamy w tym drugim pomieszczeniu, może. Ja chcę tylko powiedzieć... Będziemy go tachać ze sobą. Tak, ja chcę tylko powiedzieć, że wy w tym pomieszczeniu sprawdziliście, czy nie ma tajnych przejść. I próbowaliście sprawdzić kogitator. A biurka i tak dalej nie jest... No dobra, myślałem, że ktoś przeglądał. Nie, jakby to widziałeś, że ty zająłeś się tym i nikt tego totalnie dobra. Nie zrobił. Tak samo dobra. Półek, regałów, skrzyni, no nic nie przejrzeli. Przejrzyjmy to pomieszczenie jeszcze, co? Dokładnie. No to dokładnie. Jest dobry pomysł. Bardzo no, dokładnie. Dobrze na to wpadłeś. A jak Zariel z tym kogitatorem? Jakim kogitatorem? Nie, to jakiś szmerc jest, nie działa. Coś nie daje mi dostępu. To ja bym spróbował. Ja idę do tych półek, bo tam jest jakaś półka. Są regały, jest biurko, skrzynie. Ja do biurka. Ja idę do biurka, siadam sobie. Przeszukuję. Grałam w regałach i skrzyniach. Dobra. Dajmy rzucić, no. Dobra. Trix podchodzi do regałów. Tak. Zerkow, siadasz na biurku. I tak... O, a co to za kartka na środku leży? Uciekłem tutaj, będę tam przez następne 3 minuty. Zaraz, ty przeglądasz, próbujesz. Ja się próbuję do tego kogitatora wtedy dostać. Korzystanie z technologii minus 10. A Auspex mi coś da? Tak, bo Auspex daje ci do korzystania z technologii, co nie? No, ale to bardziej do... Żeby wiesz, nie było, że naginamy. To ja ci powiem dokładnie, bo on daje to plus do, znaczy możliwość korzystania z technologii, ale tylko do wykrywania konkretnych rzeczy. Aby wykryć zjawiska niedostrzeżone ludzkimi zmysłami, jak na przykład bezwonne, bezbarwne gazy, pobliskie oznaki życia, niewidzialne promieniowanie lub inne stosowne obiekty. A, no to nie. No. Nie do hakowania. Mhm. No dobra, to na korzystanie minus 10, tak? Tak. Dobra. Pamiętaj, że na przykład za punkty przeznaczeniem, bo już dodaj sobie do tego testu plus 10. Ja wiem, jakbym miał ich więcej, masz to, dwa. To bym szastał, no właśnie. Masz koszulkę jeszcze. No tak, a nadal jeszcze nie było walki, przypomnę. Nie będzie, przecież. Jak tak, to? Tak. Dobrze, dodam sobie za punkt szczęścia od widzowie, plus 10 od was, dzięki. I dodaję sobie, i rzucam, mam, nie weszło. Sobie widzowie. Szczęście widzów. Ale... Przerzut. Pamiętajcie, że winę za to ponoszą inni, którzy wywarli na mnie presję. No nie, no jest zbuntowana maszyna, nie chce wam dać dostępu. Ty mi ufasz? Ja ci ufam. Nie moim umiejętnościom, tak? Ufam twoim umiejętnościom. Chciałem sprawdzić moje. Ty z kolei podchodzisz do tych regałów. Grzebie wypalam.
Słuchaj, znajdujesz w nim, w tych regałach, kilka ciekawych dokumentów. Jest tam kilka wzmianek, a właściwie dość sporo wzmianek, odniesień do sukcesorów. Ich kontekst sugeruje, że są to klienci lub partnerzy handlowi, przemytników. W kilku notatkach widnieją zapiski dotyczące współpracy z sukcesorami, która ma na celu atak na magazyn z towarem Pieśń Żałobna. Pieśń Żałobna? Tak. Jak się magazyn nazywa? Tak. Ja im to czytam głośno, nie? Mhm. Poza tym... rzuć sobie, jak tak czytasz te notatki, test logiki minus 10. Ja jedno mogę w tym czasie? Mhm. Ja bym chciał przerzucić ten. Okej, okay, dobra. Korzystając z technologii. Mhm. I mam dalej to plus 10, prawda? Oczywiście, bo tak. Powtarzam cały rzut. Powtarzam cały rzut z tymi samymi bonusami. Weszło? Miałem z tym plus 10, 45. Więc nice. Wow. Oby tam dzięki coś widzą. Było. Dzięki widzom. Słuchaj. Nami logika nie jest. Dobra. Głosujcie dalej na mnie też. W słuchaj. Znajdujesz w kogitatorze dokumenty dotyczące ostatniego transportu. Które ujawniają ci, że przemytnikom udało się znaleźć miejsce na statku odlatującym z portu Gyre. Dodatkowo znajdujesz zapisy z obrazokradów z nagraniami przedstawiającymi zewnętrzną część magazynów, w którym ostatnio, właściwie na początku śledztwa, znaleźliście martwych, właściwie zostaliście zaprowadzeni w miejscu, gdzie zostali znalezieni martwi przemytnicy i kultyści. Pamiętacie tego, który powstał, by was zaciukał? Oraz kilku innych magazynów. Są to wszystkie budynki ewidentnie gdzieś w kopcu. Niektóre nagrania, niektóre obrazy przedstawiają zakapturzone postaci przenoszące skrzynie i pakunki. Dodatkowo udało ci się... przepraszam, to był test logiki plus 10, nie minus 10. Plus 10. Mhm. Dodatkowo widzisz, że transport, ostatni transport wyruszył kilka godzin temu. A ten statek, o którym mówiłeś na początku, że znaleźli miejsce na tym statku, to jest jakaś data? Nie. Okej, okay. Dobra. Mamy jakiś sposób, żeby się skonsultować z naszą panią Inkwizytor? W sensie tak, połączyć się z jej okrętem? Mamy. Mamy, ten na biurku stoi. Tak, czy my znamy na bank. Łącz numer jego. Wiecie, jak się włączyć, tak. Do pytania, czy nam to czyta. Słuchajcie, chodźcie tu na chwilę wszyscy. No ja dobra. Tylko słuchajcie, bo ja tu mam też nagrania, które myślę, że warto, żebyście też zobaczyli. Ale to skraj może... to na infoczytnik i tak są pusty. Skram to na infoczytnik, dobry pomysł. Właśnie, bo możemy się troszkę spieszyć, mam wrażenie. Okay, ta notatka dopiero co jest napisana. Nie dopiero, ale jakby ona jest dość świeża. Znaczy, świeża, dosyć świeża wygląda, więc myślę, że w ciągu ostatniego dnia była napisana. Przemytnicy mają miejsce na statku na platformie Omikron 7-2A, którą odlatuje najpóźniej jutro wieczorem. Nie wiem, czy to było napisane dzisiaj, czy jutro. Wczoraj. W każdym razie mamy... Kiedy? Czy wczoraj, bo jej... Dzisiaj sorry. może jestem w przyszłości. Nie wiem, czy to było wczoraj napisane, czy dzisiaj, ale w razie czego mamy bardzo mało czasu.
Omikron 7-2A? Obawiam się, że ten statek mógł już odlecieć. Bo ostatni transport odleciał kilka godzin temu. Nie odleciał, odjechał. Widzisz, odjechał. Tak stąd odjechał kilka godzin temu. Ach, dobra, bo ja zrozumiałem, że to... Okej, przepraszam, jeśli i tak... Dobra. No to słuchajcie, oni są w drodze, wyruszyli już z transportem kilka godzin temu. Gdybyśmy się tak nie guzdrali ze szturmem, to pewnie byśmy ich przyłapali zanim wyjechali. No już trudno. Widzieliśmy, żeby ktoś wyjeżdżał stąd przez cały ten okres czasu, więc wiesz. Nie widzieliśmy. Nie miało to znaczenia. Byliśmy na tyłach. Ale w każdym razie wydaje mi się, że trzeba będzie reagować dosyć szybko, bo tutaj jest właśnie napisane, że Tywnyl i sukcesorzy mają przewieźć cały towar na tą platformę. Cały. I zgaduję, że jak tylko dojadł. Nie mam pojęcia właśnie. Wyciągam temu szmatę z ryja. Kto to jest Tyrnel? No miał tu przybyć jakiś czas temu, ale no nie udało mu się, więc... Oto jest! No jeden z naszych ludzi, no prawa ręka Gulskena. I nie przybył tutaj? No nie, dlatego Gulsken wysłał ludzi bez niego. A bo on miał przyjechać z kopca, czy co? Z Dosuweł? No, na nie. A, no, to może trochę wyjaśniać, wiesz? No tak. A skąd? No, to pisie... Znaczy, przepraszam? Wpycham mu szmatę w powrotem do rejestru. Chodzi o to, że to mógł być jeden z tych, których spotkaliśmy. Mógł być. Konrad, słuchaj, jeżeli nawet zdążymy, mam nadzieję, że zdążymy tam dojechać, kapitan nic nie wie. Nie reaguj, jakby on coś miał wspólnego z tym. Na notce też jest napisane, że kapitan okrętu nie ma żadnego pojęcia o tym, co oni robią. Wiem, że żebyś go przypadkiem nie osądził, że miał z tym współudział. Słuchaj, jeżeli go osądzę, to na pewno sprawiedliwie. My mieliśmy tak prawdopodobnie, ale wolałem się upewnić, żeby nie było. Mhm, dobrze. Słuchajcie, zobaczcie, oni mieli nagrania z wszystkich magazynów tak naprawdę, które ich interesowały. Więc to musiała być cholernie dobrze zaplanowana akcja. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy skorzystać z tego nadajnika, poinformować panią inkwizytor i zablokować port. Tylko, o, wtedy od razu bym wiedzieli, że coś jest nie tak, nie? No tak, lepiej by było, żeby ona po prostu przyjęła okręty w powietrzu, znaczy w kosmosie. Znaczy tak, oni na pewno wyruszyli do portu Gyre, tak, na tą platformę Omikron 7-2A, po to, żeby tam załadować towar na transporter, tak, i który odlecieć na planetę sukcesową. No właśnie. Tak, w sensie najpierw na ten świat. Statek, który już jest umówiony, tak, z tym kapitanem, który nic nie wie, i potem na jakiś świat. Słuchajcie, musimy przekazać te informacje jak najszybciej teraz pani inkwizytor. Ona musi określić nam, czy mamy ich zlikwidować tu, czy dostać się do świata sukcesorów i to całe... Tałataństwo zniszczyć od środka. Bo tam nie mamy... W sensie... Oni nam znikną potem. Ja wiem. Tylko, że może naszym celem będzie zniszczenie całego tego kultu. Tak. Najpierw my mamy przejąć te artefakty i je zabezpieczyć, więc szybko informuj panią inkwizytor, a my przygotujmy się do wyjechania stąd po prostu jak najszybciej. Ktoś jeszcze coś znalazł? Transportowcem. Tak, w zasadzie to w momencie... Jeżeli będziemy wiedzieli, który to statek, to będziemy wiedzieli też, gdzie powinien lecieć, nie? No tak, tak. Tylko więc czy ktoś coś jeszcze ma do dodania? Chyba nie. Mamy czas, żeby porozmawiać z tym mechanikusem? Musimy chociaż słowo zamienić. Dobra. Najwyżej go weźmiemy ze sobą, ale nie wiem, zobaczymy. Dobra, ja chwytam za ten nadajnik wtedy. Mhm, dobra. Włączasz go. Nastawiasz częstotliwość. Zariel, chodź, pomóż nastawić. Idę. Nastawiacie dodatkowe szyfrowanie. Wiecie, jakie jest szyfrowanie takie, żeby nadać wiadomość, której teoretycznie nikt nie przejmie. Chociaż nigdy nic nie wiadomo w Imperium, jak działa. Próbujecie się połączyć z mostkiem pani kapitan. Czekacie chwilę z panią kapitan, że wróć z panią inkwizytor Ceselin. Jest chwila ciszy. Po chwili ozywa się męski głos
waszej stacji. Nie wiem, czy to jest słuchawka, czy jak to ogólnie tak wszyscy... Mniejsza. Odzywa się. Agenci tronu? Tu statek pani inkwizytor. Z jakimi sprawami się kontaktujecie? Kto mówi? Z pierwszym oficerem. No to jakby... On jakby rozmowy. Procedura przeszła, jakby to trochę pominąłem, jakby nadania kodów, odpowiedzi, bezpieczne tak, połączenie, tak, nie? Tak, jakby tak. Wiecie, że jesteście połączeni z właściwym statkiem i teoretycznie odzywa się osoba, która powinna się odezwać w pierwszej kolejności. Wiecie, że jak dzwonicie do statku pani inkwizytor, to nie jest, że pani inkwizytor odbiera, nie odbiera każdego połączenia przychodzącego na statek. Kto tam? No ale to od nas połączył. Proszę nas jak najszybciej połączyć z panią inkwizytor, to sprawa niecierpiąca zwłoki. Dobra, poczekajcie w takim razie. Chwila ciszy. Jakaś melodyjka chociaż? Granie na czekanie? Hurały. A może w tym czasie Zariel i nie wiem, Zerko by przesłuchali tego mechanikusa. Możeś wybrał osoby do przesłuchiwania. Bo Zariel w sumie dogada się z nim chyba najbardziej. Dobra, to możemy będę pilnował cię z zewnątrz. Dobra. Nie trwało to zaraz długo. Akolici? Panie inkwizytor, jesteśmy w samym centrum wroga. Przejęliśmy całą placówkę i mamy bardzo ważne informacje. Wróg kieruje się wraz z niejakimi sukcesorami i to oni wynajęli tych gangsterów do tych przemytników do pozyskiwania artefaktu Xenos. Mamy kilka takich artefaktów ze sobą jako dowody. Przewożą je właśnie teraz, w tej chwili do portu Gyre na platformę Omikron 72A. Tam chcą dostać się na statek, w którym w jakiś sposób dogadali miejsce pomimo braku wiedzy kapitana tego statku i chcą dostać się na świat sukcesorów. Właśnie przypuszczam z tymi artefaktami Xenos. Czy wiecie, jak nazywa się statek? Wiemy tylko, że transport ma odlecieć z platformy Omikron 72A prawdopodobnie dziś lub jutro wieczorem. Transport wyjechał prawdopodobnie dzisiaj kilka godzin temu, więc podejrzewam, że albo ma wylecieć dziś wieczorem, albo jutro. Jeżeli kapitan nic nie wie, tak jak mówi Zarat. Tak jest. Zatrzymajcie to cholerstwo i powstrzymajcie napływ nowych artefaktów na miejsce. Jeżeli będzie trzeba polecieć na tą planetę sukcesorów, jak Zarat mówi, wykonać. Dobrze. Powstrzymać herezję w zarodku. Rozkaz. Panie inkwizytor, jeszcze jedna sprawa. Przetrzymywany jest tu też mechanikus i z tego co dowiedzieliśmy się, było tu przetrzymywanych kilku. Czy dysponujemy jakimiś informacjami o zaginionych adeptach kultu maszyn? Żadne plotki do mnie nie dotarły, jeśli o to chodzi. Nic na ten temat nie wiem. Mogę zalecić ludziom, że poszukali, ale na pewno to potrwa. Postaramy się dowiedzieć od tego jednego, który tu się ostał, jakieś informacje jak najszybciej i wyruszamy do portu. Dobra robota na okolici. Dziękujemy panie inkwizytor. Mam nadzieję, że będę z was zadowolona ostatecznie w ostatecznym rozrachunku. Jestem tego pewien. Też na to liczymy. Zbierzcie się do roboty. Bez tak odbioru. I cisza. Ja, dobry humor, nie? Zaraz. Dobra. Biorę tego naszego więźnia. Zawsze aż. Dobra, rusz się, idziemy. Wyciągam mu szmatę z ryja. Jak się nazywa statek, którym mają odlecieć? Nie wiem. Jakby... Rix, chcesz teraz ty? No. Sobie użyć? Po co ta siła? Po co ta nieuzasadniona agresja? Czy wy chcecie jak porozmawiać... Jak się nazywa statek? Jakbym wiedział, to bym powiedział. No przecież, no... A ja nie wiem i nie powiem, no to dobra, jakby nie... Nic od niego nie dowiemy zaraz więcej. Jego strata. To prawda.
Popycham go w stronę wyjścia. Idzie. A w tym czasie Zerków oraz Zaria. Idziecie w stronę więzienia. Widzicie, że faktycznie kilku misjonarzy kręci się wokół tego więzienia, strzegąc go. Podchodzi do was jeden. Więzień zabezpieczony siedzi w środku. Coś mówił? Nie rozmawialiśmy. O, co tam do środka? Za nim. Wchodzicie do środka i w środku ewidentnie są dwie cele przedzielone tak, że jeden ze strażników może mógł wejść do środka i podać posiłek bądź jakieś pożywienie więźniowi. W środku widzicie tech kapłana, który jest w opłakanym stanie. Całe szczęście nie stracił swoich mechadendrytów, nie rozebrali go na części, że tak powiem, ale jest w strasznie słabym stanie fizycznym. Jeżeli to, co mówił Zarat, miałby być prawdą, że to jest ten, że to jest niby ten przywódca, to jest, ty szczególnie jesteś wybitnym chirurgonem, to by musiał, ta osoba, która tu siedzi, za długo tu siedzi, w sensie widać po nim ślady długiego przetrzymywania, słabego żywienia i tak dalej, jest fizycznie po prostu wykończony. Masz wrażenie, że no, że o własnych siłach będzie mu ciężko chodzić. O. Spogląda w waszą stronę, kiedy wchodzicie i tylko kręci głową, opuszczając wzrok, nie patrząc w waszą stronę. Kim jesteś? Brat z Adeptus Mechanicus zdał się tak tym tałajtajstwu. Struwa w swoją stronę. Pracujesz z pieprzonymi kultystami, przemytnikami artefaktów kseno. Głupi jesteś czy głupi? Jeszcze będziecie głupi się znęcać jesteś, psychicznie, jesteś, tak? Mało. Trzymacie mnie tu od 3 miesięcy. No, to już coś jeszcze chcesz powiedzieć? Czy tak sobie po prostu postoisz nade mną i będziesz się naśmiewał? A nie słyszałeś wybuchów? Strzał? Słyszałem i co z tego? Połącz kropki może. Czego chcesz? Dowiedzieć się. Super, no. Jakby miałem nic do powiedzenia pieprzonym kultystom i przemytnikom. A od tego, co jak będziesz odpowiadał, może zależeć, czy będziesz tu siedział jeszcze 3 miesiące, czy wyjdziesz za 15 minut, więc się pospiesz lepiej. Oni też próbowali. Już nie raz, nie dwa. Kim jesteście? On ma na sobie jakieś mechadendryty, czy jakieś takie... Okay. Czyli powiedzmy ta klatka jest taka mocniejsza, tak? Będziecie tak stać, czy sobie pójdziecie? Może chcecie mnie znowuż pobić? Masz jakiś pomysł? Mówię, miałeś się z nim dogadać. Niezbyt ludzki, niesmęczący już na sam start. On jest w takim samym stopniu zaawansowania jak ty. Zachowuje się bardziej jak człowiek niż jak maszyna. Widzisz tą ułomność, patrz na niego. Czy jest brudny, że patrzy jaki zbyty pies. Wiesz, że taki gorszy mechanikus nie z Imperium. Nie wiem, czy to ma pomóc. Dobra, słuchaj, prosto z mostu. Nie mamy złych zamiarów. Wiadomo, że nie uwierzysz w nasze słowa, ale to już zależy. Ja mu otwieram 100%. Tą klatkę. Ja mu otwieram tą klatkę, po prostu rozwalam te drzwi, czy coś w tym stylu. Wiesz co?
ja myślę, że gdzieś na wejściu przed do tego pomieszczenia wisiały jakieś klucze. Tak. A nie, przepraszam, nie wisiały. Próbujesz otworzyć? Zabezpieczenie minus 10. Nagły zwrot akcji. Tak, nagły zwrot akcji. Tak łatwo szło, nie? No, za łatwo. Czekaj. Zabezpieczenia? Mhm. No, to tak. To no, łatwo. Ty masz dużo. No, ja mam dużo, 95. Mhm. On tak... Otwierasz je. On się cofnął pod ścianę celi. No idziesz, czy nie idziesz? To ma być jakiś podstęp? Czy my wyglądamy na kogoś? Mamy kajdanki, mamy cokolwiek, żeby cię uwięzić? Nie, wyłaź. Dobra, ja poproszę w takim razie od któregoś z was test przekonywania. Świetnie. Albo jakiejś innej zdolności, która by no, głady, tak. Mogła pomóc w tym. Ale powiem, że w związku z tym, że Zariel jest z Adeptus Mechanicus, będzie miał do tego plus 10. Otworzyliście mu cele, dam wam kolejne plus 10. Macie plus 20. A jak nie ma umiejętności, to minus 30. Minus 20. Minus 20. Czyli na 0. Ile masz ogłady? 27. Ja też. Świetnie. Rzucam. Pamiętaj, że możesz dodać sobie jeszcze plus 10 do tego testu. Czekaj, właśnie, bo ja mam 3 punkciki, to może ja rzucę. Ja pierwszy rzucę. Nie, czekaj. Właśnie, w dwójkę możemy, czy jedna osoba? Nie, rzucaj w takim razie. Tylko, że ty masz minus 10. Bo ty nie jesteś mechanikus. Dobra, to ty rzucaj. A możesz dodać z punkcika plus 10. Tak. Pamiętam. Ale to bez sensu. Ile to będzie? 37. No to 10 więcej. Nie? Ale ty mi chyba 2 razy 27, nie? Dalej możesz rzucić. Z punktu szczęścia później. No. I dalej masz 37. No dobra, plus 10. Dobra, czyli wydaj punkt szczęścia. Świetnie. Czy to jest pech? Nie, od 96 jest pech. Żeśmy dobrze ich wysłali. Czego wy się spodziewaliście od mechanikusa, który był za mnie 3 miesiące, że przyjdzie dwóch gości i powie, że jest wolny? Zostawiamy ten wynik, czy co? Właśnie nie wiem. Dobra, będzie śmieszny potem. Zostawiasz. Ja przerzucę. Dobra. My jesteśmy w drodze już jakoś. Tak. Może już jesteśmy, wiesz? Tam będzie tylko środka, no wyłaś! Dobra, ja go biorę za fraki i wyrzucam po prostu, żeby sam sobie wyszedł. Mhm, dobra. Podchodzisz do środka, on się cofa trochę, chwytasz go zawsze, chwytasz jeszcze tym mechalendrytem swoim. No. Podnosisz go. On nie stawia specjalnie oporu. Przeciwko temu. Prowadzisz go przed sobą, on tak, ledwo idzie z nim. Nie, po prostu go podnoszę i go po prostu trzymam za jakieś mechanendryty i po prostu go niosę w stronę tych jakby zwłok kultystów i go rzucam jakby przednie. Wiesz co, dobra, na razie idziesz do wyjścia. No tak, idę z nim do wyjścia jak za szmat. Idziesz do wyjścia. Zariel? Trix? Nie Zariel, tylko Zarat, Trix. Widzicie, że przed więzieniem stoją misjonarze. Mhm. Otwierają się drzwi i widzicie wleczonego mechanikusa przez drugiego mechanikusa. Mechanikus wleczony ledwo idzie. W sensie on się słania, on tak naprawdę jest ciągnięty przez Zariela. Ja go trzymam w powietrzu przed sobą. Mhm. O kurwa. Aha, żeśmy ich wysłali, co? No chyba, że on jest z jakimś chaosiarzem. Nie, może jest. Może wyciągnęli to z niego. Wierzysz w to? Zariel, co jest do cholery? Chcę mu podać argumenty. Dlatego, że jesteśmy porządni. Idę w stronę tych ciał zabitych. Poczekaj, no nie, przecież on ledwo żyje. Poczekaj, to tym lepiej, że go nie ciągnę po ziemi, tylko go niosę, tak? Postaw tego na ziemi. Mhm. Mężczyzna się przewrócił. Widzicie?
Jestem lekarzem. Powinniście mi zaufać. Nie możesz go opatrzyć albo... Masz przecież, przecież mi się on, nie, on mi się nie da opatrzyć, dopóki nie dostanie argumentów, tak. Podchodzę do tego mechanikusa. Jest przytomny, czy stracił już przytomność? Jest przytomny. Ledwo, bo ledwo otwiera oczy. Byliśmy tu, żeby wyzwolić ten obóz. Zabiliśmy wszystkich tych przemytników i kultystów. Jesteśmy wysłannikami służb Imperium. Zresztą spójrz na mnie. Jestem arbitatorem. Dobra. Przekonywanie. Plusy, czy coś? Plus 10. Tylko? Wiesz co? Może miałbyś więcej, gdyby nie to, że został gościu wyszarpany stamtąd. Nie jest na wolności. To powinno być jako plus. Wreszcie może oddychać pięknym powietrzem z bagien, tak? Pasowy. Nie słuchał nas, jak mówiliśmy. Dobra, plus 10, tak? Rzucam. Rzucam. Turlają się kosteczki losu. Pamiętaj o swojej zdolności. Ona nie jest do przekonywania. A, ona przesłuchiwania. Przesłuchiwanie, no. O, to drugie na to. Słuchaj go. Mogę ewentualnie go zastraszyć, ale raczej nie chcę, no. A będzie łatwiej pewnie. Już jest zastraszony, to będzie łatwiej. Jak się tu znalazłeś? Skąd? Nie takie sztuczki próbowali na mnie. Jestem tak wiernym sługą Imperium, nie będę gadał z parszywymi kultystami i przemytnikami artefaktów Xenos. Podaję mu ten mój tryb przysiąg, ten wiesz, który, ten, który podawałem też wcześniej, ten arbitatora. Mogłeś go zabrać z każdego dobrego miejsca zabitego. A tam nie ma zdjęcia? raczej nie. No co ty? No pamiętaj, że wy posługiwaliście się z podrobionymi trybami przysiąg innych ludzi, co nie? Ja tam wpłynąłeś też nasze zdjęcie. Dobra, słuchaj, po co mielibyśmy to robić? Zastanów się, jaki byłby cel. Zobacz, tu stoją też misjonarze. Przybyliśmy, żeby wyzwolić Imperium od tego plugastwa, które się tu dzieje. Tak, kapłanie, może wybacz to całe zachowanie i tą otoczkę. Wszyscy jesteśmy dopiero co po bitwie, która się tutaj rozegrała. Zresztą widać też po nas, że nie obyło się bez ran. Jest dla nas zaskoczeniem, że byłeś tutaj przetrzymywany przez chyba kilka tygodni z tego, co zdążyliśmy się dowiedzieć. Nie. Przez 3 miesiące? Zamknij się. Przez 3 miesiące. Tak przynajmniej twierdzi ten tutaj. On dopiero teraz postrzegł tego mężczyznę. Tak. No, mamy więźnia. W każdym razie, jeśli wiemy, że szturmowałeś razem ze swoimi towarzyszami to miejsce i być może z tego samego powodu, co my, nam się udało, ale nie bez pomocy. Jeśli masz jakieś informacje, które mogłyby nam się przydać, być może udałoby nam się wspólnie doprowadzić do tego, że ten nielegalny proceder, handel bardzo niebezpiecznymi artefaktami zostanie powstrzymany. Wydaje się, że mamy mało czasu. Bardzo mało czasu. Dlatego to są dosłownie minuty, które możemy ci poświęcić. Proszę cię o szczerość w imię Imperatora. Patrzę na ciebie, Trix i Zarata. Odwracają spojrzenie totalnie od Zerkowa i Zariela. Jak was zwą? Ja nazywam się Trix. Ja jestem Zarat. Tamten, który... pomógł ci wyjść, to Zariel, a ten małomówny to Zerkow. Wszyscy jesteśmy trochę poddenerwowani, więc... Nieprawda. Wybacz nasze zachowanie. Nie. Jeśli pozwolisz, to Zariel nie jest w stanie udzielić ci pomocy, chociaż takiej podstawowej, może jakiejś witamin... bo są jakieś takie zastrzyki witaminowe i tak dalej. Chociaż coś, co będzie w stanie cię choć na chwilę wzmocnić. Pozwolisz? Już aktyw takie do... Poskładam się sam. Jeżeli to jest prawdą, a widząc tego tutaj, wnioskuję, że jednak faktycznie może być. Dowiedzieliśmy się z braćmi o artefaktach. O Jezu, jak się nazywa technologiczne? No, artefakty właśnie z Harzone Xenos, mechaniczne. Ojej. Jezus.
archeotechnika? Nie, to nie było to. Nie no, archeotechnologie to są te zamierzchłe. Mhm. Tak, ale mrocznym wiekiem. Ale to mam właśnie. To może to? Bo to są te hereteckie. Tak, o, właśnie hereteckie, dziękuję. Właśnie, tak. O, ale miałem dziurę w głowie. Dowiedzieliśmy się o hereteckich artefaktach przemycanych przez czarny kartel i postanowiliśmy powstrzymać tą grupę, ale sami wiecie, widzicie, jak to się skończyło. Niewiele nie wiedzieliśmy, ruszyliśmy trochę bezmyślnie. Myśleliśmy, że będą łatwiejszym celem. Była nas szóstka dobrze wyposażonych. Działaliście w imię Adeptus Mechanicus? Tak. Dostaliśmy wysłanie tutaj bezpośrednio z Marsa. A wiedzieliście o tych sukcesorach? O tym kulcie, który tutaj też współpracował z czarnym kartelem? Nie wiedzieliśmy tego. Spędziłem tu 3 miesiące, udało mi się podsłuchać coś właśnie o tych sukcesorach, jak rozmawiali między sobą członkowie czarnego kartelu. Ta grupa podobno pochodzi spoza planety, nie jest stąd. Już udało nam się ustalić. Tak, sam czarny kartel, nie wiem czy wiecie, działa na terenie całego Desoleum. Przemycając artefakty, Xenos, zdobywając je. Też wiem, że jakby nie ufają sobie sukcesorzy i czarny kartel. Przynajmniej tego mi się udało podsłuchać i wywnioskować z rozmów. Dobrze. Czy poradzisz sobie, żeby wrócić, nie wiem, na Marsa, czy gdzieś my mamy bardzo pilną misję i no chyba, że chcesz wyruszyć z nami, ale nie wiem, czy jesteś w stanie walczyć. Będę tylko jak piąte koło obozu. Może z ojcem Baltiosem. Zaraz. Tak, myślę, że ojciec Baltios może ci udzielić wsparcia, ewentualnego schronienia. Można na nim ufać? Można. Tak, jest oddanym sługom Imperium. Uważajcie na siebie w takim razie. Ja potrzebuję chwili czasu, żeby dojść do siebie. Widzieliście gdzieś może namiot Chirurgona? Medyczny? Tak. Chirurgona już nie ma. Bardzo dobrze. Nawet jest wolny. Ja mu daję te przysięgi, czy te takie znaki Mechanicus. Mhm. Proszę iść. Jeżeli się spieszycie, to bardzo dobrze. Z tego co wiem, kilka godzin temu wyruszyli. Tak, nie mamy czasu. Tak. Jeszcze udało mi się dowiedzieć, że sukcesorzy są jakiegoś rodzaju sektą. Znają obcych bogów jakiś. Uważajcie na nich. Bogu. Tak zrobiłem. Jest ojciec Baltios tu gdzieś w okolicy? Mogę pójść po ojca Baltiosa. Jeden z misjonarzy się odezwał. To poproszę. To szybciutko. Mhm. Poleciał. Mhm. Zatrzymał się po kilku krokach. Ojcze Baltiosie, prosimy o przyjście do aresztu. Panowie, myślę, że nie wiem, czy mamy na to czas, ale dobrze by było zajrzeć do tej świątyni. No właśnie, też o tym pomyślałem, żeby tam podejść. Z czymś się mierzymy. Nie wiem, czy chcę tam wchodzić, ale no musimy. Musimy podstawową jakąś wiedzę, ale to naprawdę na jednej nodze. To idźcie już w tą stronę, ja tylko przekażę więźnia. Ojcze Baltiosie, ten tu oto więzień przekazuje w wasze ręce. Zróbcie z nim co chcecie. Jest na pewno winien współpracy z heretyckim kultem, przemytem artefaktów Xenos i tak dalej. Oddaję go pod waszą opiekę, a właściwie pod wasz sąd. Róbcie co Imperium od was wymaga. Początkowo myślałem, że mówisz o tym Mechanicusie. Ja też, nie, tak ja wiem, później się zajarzyłem, ale tak mówię, o fuck, jaki plot twist. Dobra. To było coś, nie? Tak, tak jest. A tym Mechanicusem zajmijcie się, w sensie pomóżcie mu. Będzie wymagał odrobiny czasu, żeby się poskładać. Dobrze, w takim razie zajmiemy się tym. Posłannik Marsa. Moi ludzie coś mówili o jakichś dziwnych znakach, jakimś dziwnym miejscu na tym... Tak, musimy to szybko sprawdzić. Mamy bardzo mało czasu, a musimy to sprawdzić. Powinniśmy tego spalić po prostu świętym ogniem? Jak najbardziej, ale święty najpierw ogień wypala każdy grzech. Jak najbardziej. Ojcze Baltiosie, będziemy zobowiązani, jeżeli zniszczysz wszystkie heretyckie rzeczy, jakie tutaj są. Ale musimy...
więc bardzo cię o to proszę, ale najpierw musimy dowiedzieć się, z jakim wrogiem będziemy walczyć. Dobrze, w takim razie już pomagamy tutaj, tego osądzimy na miejscu. Dobrze. A my Migusiem... Dobra, on widzi, że do rozporządzenia wysłał dwóch ludzi swoich z tym tech kapłanem w stronę ambulatorium. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o... A wy idziecie w stronę... No tych. Ja się tylko odwracam, jak idziemy i patrzę, czy on ściął tamtego, czy nie ściął go jeszcze. Stoi przed nim. Jeden z jego ludzi, tak, bo była ich czwórka, jeden zginął, więc jeden z jego ludzi jakby kazał mu jakby przykusnąć. Widzisz, że on klęczy przed ojcem Baltiasem. Jego człowiek stoi obok w razie czego, gdyby mu przyszło coś głupiego do myśli i stwierdził, że starego mężczyznę można położyć i uciec. Ojciec coś mówi do niego, nie słyszysz tej odległości, już kawałek jesteś. Widzisz, że masz wrażenie, jakby robił coś na wzór ostatniego namaszczenia takiego przed. Po czym widzisz, a właściwie słyszycie tylko takie... ze świętego ognia pali heretyka. Nie miał wcześniej miotacza ognia, co was teraz zastanawia, ale musiał gdzieś tutaj zdobyć. Mężczyzna chwilę krzyczał, ale po chwili jego martwe, czarne, wypalone truchło padło na ziemię. Każdy grzech zostanie wypalony przez święty ogień. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że ojciec Balces ma taki styl. Dobra. Nie nas zaskakuje. Łezka w ogóle się zakręciła. Dobra, słuchajcie. W takim razie idziecie do miejscu kultu. Szybciutko biegniemy. Tak, wręcz. Biegniecie wręcz. Budynek, który wydaje się wam, że jest świątynią, jest niewielki, z prefabrykatów, który jest on przy ozdobiony kośmi, kościanymi formacjami. Symbolika z zewnątrz jest całkowicie nieznana wam. Lecz z jakichś powodów ich widok, tych pomników i tych kształtów powoduje u was poczucie niepokoju. Jest to o tyle dziwne, że kościane motywy są powszechne w architekturze całego imperium. Dodatkowo cały żelbet budynku pomalowano na czarno, a następnie wyryto na nim dziwaczne runy i wzory. Widzicie drzwi? Otwieramy? Sprawdźmy to szybko. Otwieracie. We wnętrzu stoi blok ze szkła pozyskanego z niedalekich równin, który służy ewidentnie za ołtarz. Krystaliczna powierzchnia odbija załamujące się światło dziesiątek świec porozstawianych po całym pomieszczeniu na starannie poukładanych stosach kości. Na ołtarzu leży nieregularny, z grubsza stożkowy kawałek czarnego materiału. Bardzo podobny do artefaktów Xenos, który macie ze sobą. Wokół reliktu rozłożono 6 ludzkich czaszek, na których wygrawerowano misterne kłębowiska linii geometrycznych kształtów. Ściany pokryte są obrazami potwornych, nieludzkich postaci. Całość sprawia niezwykle niepokojącego wrażenie. I poproszę od was wszystkich test strachu 1. Czy jak ja jestem zobojętniały? Masz też? Nie, bo to nie jest zwykła ludzka, to jest jakieś dziwnego, obcego pochodzenia. To jest siła woli. Tak, już wam mówię, bo to jest na 0. 6 wrzuć 1, czyli na 0. Po prostu siły woli. Siła woli. O, zaraz nowa, to jest fakt. Nie leję na to.
Wasza dwójka absolutnie nic. Nie, no ja... Nie, Zarad, i druga dwójka. Zarad i Zer... Zarad i Zerko. Absolutnie. Szkolenie plus mistyczna wiedza, wiadomo. Tak. Dla mnie to normalka, nie? Tak, o, znowu, Zarad, to sobie weszło? No nie wiem. Dobra, poproszę nie? od was test z tabeli szok. Dodatkowo, nie, najpierw rzućcie sobie... jak bardzo ci nie weszło, Zarian? No ja mam 25, czyli nie weszło, 3 będzie. Dobra, od każdego, każdy z was otrzymuje K5 punktów obłędu. Na razie... Ja mam 6. Okej. K5? 4. Tak. O, jeszcze 4 8. Punkty obłędu. Trix tylko 1. Ale poproszę od was test z tabeli szok. Rzućcie K100 i do wyniku dodajcie 10 za każdy stopień porażki. Chcesz przerzucić? Czekaj, ja mam... Okej. Okay. Czekaj, ja mam 3 i mam tylko dodać dziesiątki? Tak. Tyle ile masz stopni porażki. Plus 10 za każdy stopień porażki, czyli miałeś 3, czyli 33. Jeszcze raz, stopni porażki plus co? Plus K100. Plus K100. Rzuć jak najmniej, bo masz plus 60. Czyli plus 6. Plus 60. 94. Dobrze. Tyle ile rzuciłaś na strach. Faktycznie. Okej. Okay. Zacznijmy od 33. Dobra. Słuchajcie, wy wpadacie do środka, rozglądacie się na szybko. Widzicie jak Zariel zaczął się trząść ze strachu cały. Rozglądając się na prawo i lewo, otrzymujesz karę minus 10 do wszystkich testów aż do końca sceny, chyba że uda ci się dojść do siebie. Niedoładowany jestem. Po prostu trzęsiesz się ze strachu, rozglądając się na to, co się dzieje. Natomiast Trix. Umarłaś ze strachu. Nie masz to umrzeć ze strachu. Można. Wiem, że masz to. Zrobiłaś to. Właśnie to zrobiłaś, no. Słuchaj, wy wpadliście i widzicie, jak Trix odwróciła się i wybiegła stamtąd. Mamy ją. Wpadłaś w panikę. No. Biegniesz, chowasz się gdzieś za jakąś skrzynią, czy za jakąś beczką, za jakiś generator. Zwijasz się w kłębek i czujesz się jak w dniu, kiedy... Słuchajcie, chłopaki, wyciszcie się na chwilę. Wszyscy? Tak. Ale dosłownie na chwilę, na sekundkę. To ja idę po wodę. Dobra. Słuchaj, czujesz się jak w dniu, w którym napadli na twoją rodzinę. Widzisz obrazy, wizje ludzi, którzy wpadają, zabijają całą twoją rodzinę. Twoje rodzeństwo. Widzisz, jak zabierają twojego malutkiego braciszka. Z niewielkim znamieniem na plecach. Trzęsiesz się ze strachu, w panice, zaczynasz płakać, widząc tę wizję. Nie jesteś w stanie dojść do siebie. Czujesz się, jakbyś miała znowuż te... Ile lat? Wtedy? 9? 6? Czujesz się, jakbyś miała zaledwie kilka lat, kiedy to obcy ród napadł na twój? Wyrżnął go co do pnia, w pień, co do jednego, co do ostatniego członka. Rzucę jeszcze raz na opamiętanie się, po prostu to z siły woli. Teraz weszło. Dobra. Dobra, ja poproszę chłopaków, żeby wrócili. Wracamy, panowie. Widzieliście to, że wpadliście do środka, widzicie, że Trix wybiegła, Zary trzęsie się ze strachu. Wy tak się rozglądacie, co się dzieje, ale czujecie to dojmujące zło, to dojmującą... przerażenie, które próbowało wkraść się w wasze serca, ale to nie dla was. Czyli dlaczego oni tego nie wzięli? No nie, może za duże. Może to tylko, wiesz, ich punkt kultu, który tutaj oddawali cześć tym im jakimś dziwnym bóstwom, bo my mamy na pewno jakąś podstawową wiedzę, może tego w umiejętnościach nie ma, to na temat bogów chaosu. Nie? No przecież masz kolejną wiedzę. Tak. No wiem, no mówię, że nie mamy tego jakby w umiejętnościach, ale mamy, więc jakby rozpoznajmy, że to nie jest symbolika związana z żadnym z czwórki, nie? Tak, z żadnym z czwórki. No,
Czy Zariel ma... Ja go nie pytam teraz, bo się trzęsie i pewnie nie słyszy, ale... Czy Zariel ma hadendryt optyczny? Ma. On się trzęsie, ale on nie jest w stanie reagować, nie? Tylko tutaj... Zariel, Zariel. Ogarnij się. Zariel. Nagraj. No. Nagraj to tym swoim hadendrytem optycznym. Te symbole. W szczególności, tak, tak. No. W szczególności te potwory jakieś tu namalowane na ścianach. Okej, w takim razie też nagrywam. Ta kamera tak się trzęsie. Nie, właśnie, zaraz się trzęsie, ale kamera po prostu idealnie stoi. Nie, ja trzymam go za ten mechanizm, robię mu stabilizację obrazu. To jest wiele zaufania do towarzysza. Kiedy chodzicie i nagrywacie to, kiedy zbliżacie się do tego trójkąta postawionego na środku, no, słyszycie, jak on zaczyna wydawać z siebie niski pomruk, jakby przywodzący na myśl rój szarańczy. Jeszcze powiedziałem, wokół niego jest sześć? Czyli, są czaszki ludzkie dookoła. Mówiłeś tak, chyba o sześciu. Mhm. Tak, sześć. Zerkow? Tak. Nie wiem, czy spojrzenie na to mi coś więcej da. A to mogą być nasze artefakty? To mogą być nasze artefakty? Właśnie, czy one reagują? Jak najbardziej. Dobra, słuchaj. Chyba trzeba to tak jak ojciec Baltias mówił, zniszczyć i tyle. No, najlepiej niech oni się tym zajmą, po prostu niech to zniszczą. I nie bierzemy tego. Nie, na pewno tego nie bierzemy. Ja w zali wracam. Widzisz, że Trix wchodzi. Lepiej? Znalazłaś coś tam na zewnątrz? Widzicie, Trix jest roztrzęsiona, cały czas masz minus 10 do testów, że się otrząsnąłeś. Widzicie... Ty masz jakieś oczy pomalowane czymś, co nie? Mam. To widzicie, rozmazana jest. Też zaczął padać? Tak. Pasu. Na pustyni. No. Dobra, nieważne. Mamy wszystko nagrane. Nie traćmy, więc... Ojciec Baltes się tym zajmie, my nie mamy już czasu. I tak go straciliśmy strasznie dużo. Polecimy. Dobra, jesteśmy patrzę. Kilka godzin w plecy, jakby nie patrzeć. A. Czas jechać. Do portu Wire. W takim razie... No dobra, no ja tam już wiesz, przekazujesz informację ojcowi. Jasne. Ojciec powiedział, że to będzie czysta przyjemność spopielić to świętymi ogniami imperatora. Czy ja widzę obłęd w jego oczach, tak ogólnie? Ojca? Tylko tak. Czysty. Nie. Boski fanatyzm. Tylko miłość do Boga Imperatora. Czysty fanatyzm, jaki każdy z was powinien mieć w sercu. Pochwalamy. Dokładnie. Powinien mieć, okej. Oczywiście mu przekazałem tam, wiesz, pokrótce, żeby uważał, że to może wpływać na umysły i tak dalej, nie? Dobra, jasne. Wsiadacie w wasz opancerzony wóz. Tak, ja za kierownicę. Rozpękając po... Tak. I ruszacie w stronę portu Gyre. Zerkacie tylko za siebie i widzicie piękny widok płonącego obozu. Ojciec chyba poszedł o krok dalej i nie bawił się w półśrodki i paląc tylko część, spalił wszystko co do nogi, żeby mieć pewność, że żadna herezja już więcej na tej martwej, pustej, wypalonej ziemi nie powstaje. Ja to widzę jakie takie zbliżenie na to lusterko tylnie, po prostu tak, to teraz jasne, to światło tego idzie, nie? Tak, no, tak, tak, takie kłębowisko dymu gdzieś tam widać. Jeszcze tak, tak. I ruszacie w stronę portu Gyre. I słuchajcie, jedziecie w stronę portu Gyre. Trix, dajesz palnik, jedziesz jak najszybciej tak, się jest. Da, żeby dotrzeć na miejsce. Pędzicie powoli. Widzicie, że słońce zaczyna wschodzić. Pojawia się na horyzoncie. Kiedy docieracie do portu, słońce już wzeszło, jest dość nisko na horyzoncie, ale jest widoczne. A przed wami, ponad piaszczyste pustkowia, pną się w górę masywne budynki portu Gyre. Przytłaczają one swoim rozmiarem zwykłych śmiertelników. W jego cieniu
rozłożone są osady kupców, mieszkańców, robotników portu, tych, których nie stać na nocleg w samym kopcu. Port sam w sobie przypomina mały kopiec. Płyty lądowisk oraz biura wzniesiono na starożytnych tunelach załadunkowych oraz dawno zapomnianych maszynach. Z wyższych poziomów portu sterczą iglice komunikacyjne oraz platformy lądowisk, zaś kraty wentylacyjne oraz rury wypluwają nieczystości z trzewi całej konstrukcji. Nawet z dala czuć obezwładniający smród spalonego paliwa, zaś jego źródło jest oczywiste. Szczyt strzelistej budowli spowija mgła, utkana z dymu i spalin silników plazmowych. Setki migających świateł rozświetlają ją od wewnątrz, znacząc krawędzie platform, albo wyciągając świetliste palce w kierunku statków zatumowanych na niskiej orbicie. Dojeżdżacie? Ja tylko chciałem nadmienić, że po drodze Zerkowowi i Zarielowi oczywiście przekazałem to, co pani inkwizytor nam mówiła, nie? A, tak. A jeszcze jak jedziemy, to nie chcesz może mnie opatrzyć tutaj Zawiel, bo ja bardzo jestem chętnie, się nie dostanie. Chyba się tylko na tym znam, bo Zarat wszedł tam, gdzie ja nie potrafiłem, już któryś raz. Daj tą rękę, albo ci utnę. Ale zawsze będziesz miał materiał. Działa trzeba naprawić, a nie rękę. Ja biorę i go próbuję leczyć. Czekaj, co mi rzucisz? Nie rzucę, Zerkow, dobrze. Czy ty masz ranę krytyczną, czy nie? Nie. Mam 1 HP, ale krytycznie. Dobra, jesteś ciężko ranny, ale Zariel jest wybitnym chirurgonem, więc nie ponosi kar związanym z tym. Więc poproszę po prostu test medycyny. O, panie. Już patrzę. 18. Wow. Nice. Ile procent szansy miałeś? 95. To jest to 9 stopni sukcesu? No ile i masz? Czyli 13. Lepiej cię. Na full. Mhm. Ja się czuję lepiej niż przed tym wszystkim teraz. Był w stanie też mi sprzedać jakieś te, jakieś... Nie. Chociaż zaszczyki witaminowe? Nie. No zaszczyk, dostałeś zaszczyk, czujesz. Świetnie. Trix, chcesz jakieś powiedzmy jeszcze leki? Na stany stresowe? Ja bym chciała, żebyś mnie opatrzył z tych wszystkich obić i złamań, które pewnie mam, ale to jak dojedziemy. Pewnie, oczywiście. Weź się w garść. Działam. Docieracie, widzicie tą osadę rozłożoną pod portem. Widzicie też wielkie windy załadunkowe, które transportują zwykłych robotników do centrum portu, a właściwie nie do centrum, a na jego obrzeża, gdzie na samej szczycie wiecie, że są punkty kontrolne z sankcjonitami, przez które będzie trzeba się przedostać. Trix, ty wiesz, że jest też inna droga, żeby dostać się do portu. No chyba się chciałam to poruszyć, jak już gdzieś tam zaparkujemy pewnie niedaleko. Dobra. Jaka inna droga? A może po drodze to ustalmy, co? No, może być, że jeszcze jedziecie, to trochę. No. Jego tam leci, nie? To też czas. No tak, bo byśmy nie tracili czasu, że się zatrzymamy i dopiero zaczniemy gadać. Tak, okej, jasne, w drogę rację. W milczeniu. Tak. Mhm. Bo panowie, jeżeli chcemy się dostać na platformy załadunkowe, to niestety czeka nas po drodze kontrola. Nie tak przyjemna i nie tak łatwa i nie tak szybka. Zawsze możemy to załatwić w oficjalny sposób. Tylko, że w oficjalny sposób wszyscy będą wiedzieli, że jest tam inkwizycja. To raz. No tak, dwa, ale... nawet jeżeli będziemy chcieli zrobić to półoficjalnie, dać łapówę, żeby nie dowiedzieli się o tym, że przechodzimy i że niesiemy ze sobą artefakty Xenos mimo wszystko, to nadal, jeżeli ktoś przyjmie łapówkę, to pewnie przyjmie też drugą, większą łapówkę i ta informacja wypłynie prędzej czy później. Nawet częściej prędzej niż później. Więc bywałam w tym porcie i nie z każdym towarem przechodziłam drogą taką półoficjalną, bo nie z każdym się dało. Jest droga szybsza. Niestety
nie oznacza to, że jest bezpieczniejsza, ale cały port jest zbudowany na sieci tuneli, więc można przejść pod spodem. Ale gdybyśmy załatwili to w sposób oficjalny, moglibyśmy od razu skierować sankcjonitów, żeby zatrzymali ten statek. Statek jest na orbicie, Zarat, a pamiętaj, że wtedy wszyscy już będą wiedzieć o tym, że jest tutaj inkwizycja, łącznie z tymi, których ścigamy. To też racja. I nawet nie wiemy, czy nie są już na statku. Tak, no oczywiście, tylko chciałem po prostu poruszyć tą kwestię, że możemy wykorzystać tutejsze siły. Tak, ale mówię, mogą być już na statku. Nie znamy sytuacji po prostu. Nie wiem, czy nie lepiej jest się tam dostać po prostu po cichu. No dobrze, więc zróbmy to twoimi metodami. Żebyś za bardzo nie wróciła wspomnieniami. Pamiętaj, że nadal służysz... Pamiętaj, że nadal służysz Imperium. Zawsze. Nie zawsze. Pamiętamy. Ale to... Chociaż chwilę musimy poświęcić na to, żeby Zariel mnie podleczył na miejscu, dlatego że droga pod spodem jest... Co nam może grozić? Mutanci, kanibale, ludzie, którzy upadli tak nisko, że ciężko już ich nazwać ludźmi. Czyli walka, która może nas zahamować. U góry zahamują nas sankcjonici. Kontrole są bardzo długie. No tak, tylko że mówię, sankcjonitów zawsze, w każdej chwili możemy po prostu powiedzieć im, żeby spadali. I tyle. Ewentualnie możemy powołać się na panią porucznik. A tu... Porucznik chyba nie ma tu jurysdykcji. No, ale ma znajomości na pewno. Nadal, to są godziny. Ale jadąc twoimi tunelami, możemy skutecznie zostać zahamowani przez jakieś hordy mutantów, a tamci zdążą odlecieć do świata sankcynitów. Tunelami przychodziłam już nieraz. Moim zdaniem najszybsza droga, jeżeli chcecie działać oficjalnie i zupełnie oficjalnie, machając plakietką inkwizycji, to proszę. Zerko w Zariel? Myślę na tym zna, więc ja bym zaryzykował. Jeśli to ma być szybsze, to myślę, że warto tutaj dużo grać czas. No dobrze. Dobra. Abyśmy tego nie żałowali. Prawda. Dobra, słuchajcie, w takim razie zajeżdżacie, Trix, parkujesz gdzieś w miejscu takim, żeby było w miarę blisko do wejścia do tych tuneli. Co przykuwa waszą uwagę, kiedy parkujecie? Widzicie, że ta osada, która jest, ona jest częściowo obwarowana, jeżeli mogę tak powiedzieć. Mają takie niewielkie mury jakby zrobione, ale mury nie są od strony pustkowi, tylko od strony kopca i wejścia, do którego prowadzi was Trix. Widzicie też te tak zwane wyciągarki, które prowadzą ku górze. Widzicie, że ustawiają się kolejki wręcz do wjechania w górę. Widzicie zwykłych robotników, kupców, zwykłych ludzi, którzy ustawiają się w tych kolejkach i wjeżdżają. Widzicie, jak te wyciągarki powoli ruszają w bardzo powolnym tempie ku górze. Same wyciągarki nie są prawie w żaden sposób zabezpieczone. Delikatna, niska tylko barierka. W samej osadzie, która tutaj powstała, widzicie sporo kupców, kramów porozstawianych, w których teoretycznie moglibyście się zaopatrzyć. Zariel, ty w takim razie podchodzisz do Trix i próbujesz ją opatrzeć, a w tym czasie Zarat, Zerkow, czekacie, czy coś jeszcze chcecie zrobić? Nie, no ja czekam. To jest jej plan, to czekamy. Jakby mechanicznie mówię, macie możliwość zrobienia testu rekwizycji, na przykład po zdobycie jakichś dodatkowych wyposażenia. No to ja rzucę na medycynę. Ale czy ty masz ranę krytyczną? Nie, jestem po prostu na zero. Okej, ty jesteś ciężko ranna, ale... Jestem równiutko na zero.
To weszło? Tak, to weszło. To weszło, świetnie. To by było 5 punktów, nie, ale... I nie mam przerzutów już, nie, także... Dobra, to za 5. Słuchaj, 5 to zawsze 5 więcej. Dokładnie. Ktoś mi doradził, żeby wziąć plus 10. Ej, no, nie? Powiem, Durma Zara to pomogło to plus 10. Za drugim razem. To się okaże jeszcze. A właśnie, ważne pytanie, Marcin. Czy ty przerzucałeś to z koszulki, czy z punktu wtedy? Nie, z punktu. Okej, okay, dobra. Punktu. Koszulkę zostawiam w razie, gdybym obrażenia musiał przerzucić. Dobrze. Zajęło to trochę opatrzenie. Zrobiliście to na pacę z tyłu. I ruszacie w stronę... Czekaj, bo ty mówiłeś, że my możemy te streki... A, możecie, możecie, no, no. No dobra, no to ja bym spróbował jakieś, nie wiem, czego potrzebujecie? Granaty. No tak też myślałem właśnie o granatach. Dobra, no to ja idę po granaty. Też idę po granaty, chodźmy na drugim stanowisku. Jak będzie magazynek do pistoletu plazmowego, to też będzie. Nie będzie. Już stoję przy granatach. Dobra, słuchajcie. To będą zwykłe testy rekwizycji, bez żadnych dodatkowych modyfikatorów związanych z miejscem. Chyba, że chcecie się powołać na wpływ pani Inkwizytor. W sumie tak. Okej. Okay. Żartowałem przecież. Żartowałem. Był żart. Wiecie, to że wasza pani Inkwizytor no, jest dość wpływowa. To był żart. To był dowcip. Nie wiem. Taki ha. Dobra, słuchajcie, kręcicie się. W czasie myślę, że jak Trix jest opatrywana, to... No tak, tak, tak. Wyszliście, powiedzieliście, że idziecie zaopatrzyć się. Zwykłe granaty ogłuszające? Nie ogłuszające, tylko odłamkowe? Frag granate, no tak. Jest to powszechny przedmiot na plus 10. A to powinno na... Mam. Na wpływ, nie? Tak. 2 stopnie sukcesu. Panie. Ile ja to chyba do fabryki wszedłem. Ile to stopni sukcesu? A ja przed nią stoję. Jeżeli to jest na wpływ plus 10, tak, to będzie 5 sukcesów. Słuchajcie, udało wam się zdobyć 7 granatów odłamkowych. Razem. Wow. Czy coś jeszcze? Nie, tyle. Typik słab. Ale oj, zawleczka. Nie, słuchajcie, to jak jest 7, to ja proponuję tak. Ja biorę 1, a wy po 2. Dobra. Okay. Ja biorę 1 w razie czego, jakby samobójstwo było jedyną opcją. Mm-hmm. A ty, Zarkow, nie chciałeś tej plazmówki, amunicji plazmowej poszukać dla Trix? Co? A kogo pytasz teraz? Zajku. Ciebie. No kurde, jak już granaty powiedziałem, znaczy jeżeli mogę, to... Możesz, jakby to nie jest, że jedną rzecz, nie? W sensie... No to... Znaczy możemy tak uznać, że ten, że udało mi się... Znaczy, że poszedłem po tą amunicję. Może był akurat stragan z amunicją i granatami. Jest to niespotykane. O tak. Minus 30. To wiesz co, dobra, nie ma sensu. 0-1 to zawsze jest. Pamiętasz, generator znalazłeś. Którego nie wykorzystaliśmy ani razu. No właśnie, do tej pory leży pala się w tym plecaku. To nie generator, to tak, właśnie to jest zagłuszacz. Generator szuka. Nie, dobra, to nie ma sensu. Okej, okay. Nie znaleźliście w takim razie. Dobra. Ja nie szukałem. Trix nie było... tych magazynków. No tylko granaty były. Tak się spodziewałam. Ty masz statystyki pistoletu Inferno? Nie, nie mam statystyki Inferno. Jak mi chcesz dać, to daj. Jaki on ma zasięg? Przecież nie będzie walki na tej sesji. Po co ci teraz? Nie, po prostu odpalę Inferno, żeby sprawdzić jak działa. A ja jeszcze nie mogę. Bo Inferno to jest plazmowa, czy... Nie. Czy jaka? Nie. Termiczna. Termiczna. Termiczna, to ja mam na termiczną. Dobra. Też na szybko w takim razie. Kurde, co jest? Tak, mam termiczne. Dobra.
Na szybko podam ci statystyki broni Inferno. To jest niesamowite, że scenariusz zakłada, że tam jest broń Inferno. Termiczne, Inferno. Zasięg 10 metrów. 10, no. Klasa pistolet. Tak. Szybkostrzelność P łamane na brak, łamane na brak. Dobra, czyli jeden strzał. Mhm. Obrażenia 2D10 plus 10. O, oh, wow. Penetracja 12. Nice. Magazynek 3. Oj, dobrze, że mam zapasowy jeden. Ładowanie? Runda. Runda. 2D10 plus 10. A uwagi jakieś, nie? Cechy specjalne termiczne. Po prostu. Może poparzyć. Tak. Termiczna cecha specjalna. To ci też od razu jakby powiem. Masz broń specjalna termiczna? Ma. Tego rodzaju broń przeznaczona jest do zwalczania ochronnych pancerzy za pomocą intensywnego ciepła. Szybko przemienia nawet najcięższą zbroję w dymiącą broń. Podstawowa wartość penetracji na... Jeżeli strzelasz... broń podwaja wartość penetracji na dystansie krótkim lub krótszym. Hu! Dobra. To jest trochę jak wypalający snop waszego psionika. Tylko ja musiałem tyle poziomów na to poświęcić. A ja znalazłam. Tylko, że ty masz większy zasięg. Dobra. Dobra, słuchajcie. Idziecie w takim razie, zaopatrzyliście się, dostaliście te granaty. Każdy sobie zapisze po dwa granaty odłamkowe. Tak. Ja jeden swój daję Trix. Trix ma 4. 4, dobrze. Dobra. Ja 4. Bo miała jeden. Ja miałam. Znalazłam plecaką. Tak, tak. Dobra, słuchajcie. Idziecie w stronę dość zniszczonej bramy, która jest dość sporych rozmiarów. Tam nie wjedziemy? Wjechalibyście. Zmieściłby się wóz. A to ja pamiętam, że dalej da się nim dojechać. Do pewnego momentu tak, a później byście musieli pewnie z niego zejść, ale do pewnego, w jakiś spory fragment na pewno przejdziecie. Dobra, my tam nie przejechaliśmy. Właśnie. Jakby to mogę przekazać wcześniej faktycznie. Więc podjechaliście pod bramę. Widzicie, że na plastalowych wrotach, które są obecnie zamknięte i pozbawione zasilania, jest taki wielki napis zakaz wjazdu. Dobra, kto otwiera? Czy mam przejechać przez to? Dobra, zejdę i otworzę. Wychodzisz z wozu, podchodzisz. Nie ma zasilania w niej, tak jak powiedziałem. Są to wielkie wrota, na tyle duże, że zmieści się w nich pojazd. Jak próbujesz pomóc otworzyć? Może? Idę pomóc. Jak próbujesz się otworzyć? No normalnie, na siłę. Siłowo. Poproszę test atletyki minus 40. O, ja dobra, spadaj. Nie rzucam. No. Ale serio tam no, ja poszedłem. Dobra, 0-1. Test atletyki minus 40. Dobra. Był mechadendryt? No właśnie mechadendryt, no. Minus 40, tak? Masz atletykę? No. I tak nie za bardzo. No trochę brakuje. Jak stoimy tam pod tą bramą, to gwiżdżę. Ja tylko jeszcze powiem Zarielowi, ty jako tech kapłan, wiesz, że na przykład da się przywrócić zasilanie bramie. Aha, to ja wiem, dobrze, to ja próbuję podejść i przewrócić zasilanie w takim razie. To nie mogę się od razu mówić, ja myślałem, że ona jest po prostu bez zasilania.
No, bo jest bez, ale jakby tech kapłan wie, jak przywrócić zasilanie w takiej bramie. Się dowiedział po tym, ja szybko. Korzystanie z technologii, poproszę od ciebie na plus zero. Jezu, czekaj, bo mi tu kot maltretuje mnie. No nie. Radzisz sobie, Zariel? Może weź tu przyjść im pomóż. Co ostatnio było sobie radzić lepiej z tym wszystkim? No i co? Te kabelki? No. No to ja spojrzę na te kabelki. Tak, widzicie, Zariel próbował kable. To są wielkie takie, no, żeby wiem, te kable poprzełączać. Korzystanie z technologii plus zero. To nie działa. Prawdopodobnie jest zepsute. Głowę przez okno wystawiam. No weźcie się, pośpieszcie trochę. To może prowadź do miejsc, do których można wjechać. Widzisz, że jest napis zakaz wjazdu. To się da otworzyć. No to proszę bardzo. Przekradałaś się tędy setki razy, sama mówiłaś. Odsuńcie się. Wracam do auta. Chowam głowę. Jak oni wsiądą. Mhm. No to pełna i w bramę. Dobrze. Jeżeli wiem, że... Jak się tu przekłada? Chyba, że to jest taka brama, że wiem, że się nie da jej przebić, nie? Ale wszystko, ja nie mówię, że tak pełna, tylko wiesz, że podjeżdżam i staram się siłą całego wozu po prostu ją... Okej, okay. No. Dobra. Wygiąć, okej. Okay. A tak ładnie naprawiony był, nie? Wiesz co? Zrób mi test pilotażu. Dobra. Zapinam pasy. Przyda się. Pilotażu. No i teraz mogę sobie to przerzucić na przykład, nie? Mhm. No. Z... Nie, bez mojego punkciku. Dobra. No i pięknie weszło. Proszę bardzo. To jest duży sukces. Chcesz wiedzieć ile? Tak. To jest tak. Jeden zawsze. Ile miałeś procent szansy? 49. Czyli 4 stopnie sukcesu. Tak. Dobra. Trix podjechała. Najpierw trochę uderzyła w tą bramę. Po czym cofnęła się dużo mocniej i uderzyła z całą siłą. Zgrzyt, hałas, brama uległa w pewnym momencie. Pochyliła się na tyle, że jesteście w stanie wjechać do środka. Panowie, jak się nie da siłą, to trzeba sposobem. I tak się przyciskam, wiesz, auto opancerzonym i taki zgrzyt metalu o metal po prostu. Trochę blachy się powyginały, które naprawił Zariel, trochę się niszczyła przednia osłona. Delikatnie. Trochę. Jazda. Ale da się wjechać. Słuchajcie, wjeżdżacie. Szperacze. Włączasz szperacze. I wjeżdżacie. Tunel. Ma jakieś zasilanie, jakieś lumisfery się świecą, ale jest ich bardzo mało. Są to pojedyncze. I świece. Są to pojedyncze gdzieś lumisfery, które świecą, ale tylko tak jakby mrugając delikatnie, jakby od lat nie były używane. Wjeżdżacie do środka, mijacie jakieś boczne odnogi, które są zdecydowanie mniejsze niż tą, którą jedziecie. W środku panuje głucha cisza. Słychać jedynie warkot waszego silnika. Teren jest dość nierówny. Widzicie jakieś archeotechnologiczne urządzenia, całe pordzewiałe, poniszczone. A przynajmniej tak wam się wydaje na pierwszy rzut oka, kiedy na nie patrzycie, że to są tego typu urządzenia. Trix jedzie jak najdalej może. Podróż trwa około pół godziny. Kiedy dojeżdżacie do miejsca, gdzie tunel się zwęża na tyle, że dalej nie będziecie w stanie pojechać. Trix, ty wiesz, że od tego miejsca zostało jeszcze trochę i powinniście wyjść w porcie. Tak. Dobra, panowie, dalej na piechotę. Daleko jeszcze? W pół godziny. Max, tylko wiecie, oczy dookoła, no głowy i idziemy. Tam świecę swoim.
Mhm. Idę z mieczem w ręku. Dobra. Wychodzicie, idziecie, wchodzicie w węższy tunel. Kiedy podążacie po tych tunelach, słyszycie od czasu do czasu kapanie wody. Wasze kroki niosą się echem w tym tunelu, rozchodząc... są na pewno słyszalne ze sporej odległości. Co jakiś czas mijacie jakieś cuchnące plamy jakiegoś płynu. Ciężko wam stwierdzić, co to. Czy to kałuża oleju, czy jakiegoś innego, jakiejś innej substancji żrącej. Rozglądacie się na prawo i lewo. I w pewnym momencie słyszycie, jakby coś się poruszyło w tych ciemnościach jednego z bocznych tuneli i może poświeciliście odruchowo w to miejsce i widzicie, jak w waszą stronę czołga się ledwo żywy mężczyzna. Jest dosłownie na skraju światła. Dosłownie pojawia się. Jest cały zakrwawiony. Widać, że ma wiele ran ciętych, a przynajmniej tak to wygląda. I tylko widzicie, jak coś z tego cienia wyskakuje, chwyta go, wciąga go z powrotem. Słyszycie tylko krzyk głuchy, odbijający się echem po tych tunelach. A po chwili znowu już martwa cisza. No. Fał, no. Bo nigdy was nie strzelił. Czemu ty nie strzelił? Bo mam miecz i tarczę. Ciężko jeszcze strzelić. Ty się nie rozstajesz ze swoimi pukawkami. Ale czemu strzelasz? Ach, chodźmy dalej, nie rozdzielajmy się. Będziemy mieli teraz to coś, co porwało tego typa za plecami. Tego czegoś nawet nie widzieliśmy zaraz. No właśnie, ale jeżeli byśmy strzeli, nic by nie dało, tylko wiedziałby, że tu jesteśmy. Wiesz, że jesteśmy niebezpieczni dla niego. Jedźmy. Rozglądajmy się po prostu. Mhm. Idziecie dalej. Trig was prowadzi tymi tunelami. Od czasu do czasu mijacie szczątki jakichś dziwnych zwierząt, których nigdy na oczy nie widzieliście. Jakieś zwierzęta o wielu kończynach. Przerażający widok. Czasem musicie schylić się, prawie że przeczołgać. Jest na tyle ciasto, że ciężko się tamtędy przecisnąć. Ale Trix wydaje się, że wie, gdzie was prowadzić. Po około 20 minutach, a przynajmniej tak wam się wydaje, docieracie do sporego szybu prowadzącego w górę, do którego jest przyczepiona drabinka. No, to w górę, panowie, do portu. To prowadź. Prosta droga. Idę pierwsza. Dobra, spina się po tej drabince ku górze. Za nią. Co jakiś czas mijacie jakieś tunele boczne dobiegające do tego szybu. Ja zawsze ostrożnie do tych tuneli, tam zaglądam, świecę zanim pójdę tam. Jasne. Idziecie i zaglądasz do jednego z tych tuneli, zanim przejdziesz dalej i widzisz dziwne stworzenie, które patrzy w twoją stronę. Ma dziwnie wydłużony pysk, przypominającą wielką ssawkę, wielkie nietoperze skrzydła, dziwne, krótkie odnóża. I świecisz w jego stronę, ono tylko strzelam z jego jednym pociskiem. Słyszycie strzał? Widzisz, że to stworzenie po prostu roz... Z czego strzeliłeś? Z którego? Boltowego. Huk broni boltowej rozniósł się echem po tunelu. Słyszycie tylko, widzicie właściwie, jak z górnych miejsc wylatują jeszcze dwa takie stworzenia. Przez chwilę latają wokół was. Pyk, pyk. Strzelasz. Tak, to dwóch. Dobra. Trafiłeś, po prostu padły, widzisz, przeleciały wokół was i opadły na dno, lecąc. Nie wiadomo, co to za skaradzieństwa.
Szkaradzieństwa. Jak to się mówi? Szkaractwa. O. Nie mamy czasu. Mhm. Co mówisz? Wchodzicie do góry. Aj, dobra robota. Dzięki. Po kolejnych mniej więcej 5 minutach spinaczki docierasz do włazu. No dobra, to uchylam go delikatnie. Mhm. Widzisz, że jesteś w jakimś magazynie, a przynajmniej tak to wygląda z tej strony. Rozgląda się, czy kręcą ci się jacyś ludzie. Jest cisza, spokój. Dobra, to otwieram i cyk do góry i patrzę od razu dookoła, czy na pewno nikogo. Pustciutko. Dobra, panowie. Początkowo wygląda jak ten magazyn, widzisz, że to jest jakiś hangar, który jest otwarty, ma otwarte wrota, da się normalnie z niego wyjść. Wychodzicie, rozumiem? Za Trix. Słyszycie latające statki, słyszycie gwar rozmów dobiegających gdzieś z zewnątrz. Zerkacie w stronę tych otwartych, widzicie, że tam się kręcą jacyś ludzie. Serwitory latają, przenoszą jakieś towary, przenoszą ładunki. Ja zamykam ten właz też. Jestem wyczulony na ludzi podobnych do tych kultystów albo tych przemytników. Jasne, dobra. Czyli rozgląda się pod tym względem. W tym miejscu nie widać nikogo takiego. Dobra. Chodźcie, musimy znaleźć ten Omikron 7-2A. Tam dowiemy się, co dalej. Nie ma jakichś znaków. Musi być jakaś tablica czy coś. No właśnie. Musi być. Widzieliście. W końcu port. Jakaś mapa do ewakuacji na przykład. No, coś takiego. Jakieś oznaczenia na pewno. Dobra, więc po prostu jakby kręcicie się, wychodzicie z tamtego miejsca, widzicie, port jest zatłoczony. Miliony ludzi kręcących się po tym porcie. Statki, promy startujące, lądujące. A wy szukacie. Idąc widzicie kilkoro ludzi w obdartych ciuchach przywiązanych do Jezus. Jezus. Czekajcie. Dobra, przepraszam, zawiesiłem się. Widzicie właśnie te kilku obszarpańców przywiązanych do osmolownej platformy lądowniczej. Kiedy ich mijacie. Ludzie, pomóżcie nam, pomóżcie, uwolnijcie nas stąd! Jesteśmy niewinni, naprawdę! Każdy tak mówi. Patrzę z pogardą tylko i idę dalej. Ale... Krzyczą coś za wami. Widzicie, nie byli podobni do tych, kogo szukamy. Nie. Nie. Widzicie, że kilku ludzi tam jakby przygląda się temu, co widzicie. Tym obszarpańcom. A wy idziecie dalej. Po chwili odchodzicie od tego miejsca, ale słyszycie jeszcze dźwięk, głośny dźwięk startującego statku, dźwięk plazmowych silników i niemiłosierny krzyk tych ludzi. Mimowolnie trochę się odwróciliście i widzicie, jak ci przywiązani do lądowiska ludzi zostali spopielonych od silników plazmowych. A że tak, przywiązani. Myślałem, że w oczekiwaniu aż ktoś przyjdzie i ich zapakuje na statek. Bardzo ciekawy sposób na egzekucję. No cóż, widocznie zasłużyli swoimi grzechami przeciwko Imperium. Zarad, Zerków, dzięki swojej pojonnej wiedzy, wiecie, że bardzo często w taki sposób są karani więźniowie na gapę. Pamiętajcie, kupujcie bilet. Trochę drastyczne metody, ale co zrobić? 41 milenium. Ale wyjdziecie dalej. W
stronę platformy. Udaje wam się znaleźć tą, w sensie wiecie już, gdzie ta platforma się znajduje. Dobra. Idziecie w tą stronę, jest to platforma, która nie jest najwyższą platformą. Jest ona położona gdzieś w niższych rejonach. Wiecie, że są to platformy używane przez osoby, które nie chcą się rzucać w oczy, szczególnie Trix, ty to wiesz. Nie są one wyeksponowane, są pozasłaniane płytami wyższych poziomów. Jest to tak naprawdę trzeciorzędne lądowisko. Tak naprawdę ta platforma, te trzeciopoziomowe platformy, są to platformy, które są przez mało kogo używane i mało kto się nimi interesuje. Poza ekipami serwisowymi. Widzicie, kiedy docieracie na miejsce, na osmoloną platformę, widzicie niewielki transportowiec, przy którym kręci się trójka ludzi. Jeden wygląda na swego rodzaju oficera, kogoś wyższego szarżą po prostu. Widzicie, że on ma tabliczkę z manifestem przewozowym. Wydaje polecenia swoim ludziom. To jest na tej, dokładnie na tej platformie. Tak. Dobra, a czy dostrzegamy jakiś tam kogoś poza nim? W sensie, wiesz, tych... Wiecie, panowie, nie wiemy, czy to oni, czy to jakiś inny transport. No tak. Mogę się spróbować rozejrzeć. No to może się dowiedz. Podejdź, zagadaj po twojemu. Poczekajcie, to mam. Ja próbuję, powiedzmy, się jak rozejrzeć się po okolicy, czy powiedzmy, ktoś nie czai, nie czeka gdzieś, powiedzmy. Mhm. A nie ma tu jakiejś informacji, gdzie dany statek leci? Nic z tym stylu? Nie, właśnie jest, absolutnie nie ma. Wiesz, no tylko my nie wiemy, gdzie ten statek ma lecieć. Tak. No to właśnie. Dobra. No ja się próbuję, przepraszam, ja próbuję wypatrzeć po prostu tych, kogo szukamy. Też. Dobra, Zariel, Zerkow, zaraz rzućcie sobie w takim razie na spostrzegawczość. Trik, ty podchodzisz. Mężczyzna stoi plecami do ciebie, patrzy w stronę właśnie tego transportowca. Wiesz co, to ja tak do niego podchodzę dosyć cicho, nie? W sensie nie chcę, żeby on zwrócił na mnie uwagę, tylko bardziej chcę zajrzeć, bo on trzyma jakiś infoczytnik, czy tak, listy przewozowe, czy coś. Po prostu chcę zobaczyć, co on tam trzyma. Być może przeczytać, co to jest za transport, dokąd leci, jakie tam ma informacje, nie? Zanim on się w ogóle odwróci i się skapnie, że ja tam jestem. Ja mogę zamiast po prostu się rozglądać, na przykład spróbować wyczuć właśnie, bo skoro oni przeważą tamte fakty, jasne, no to dobra, gdzieś to muszą być. To rzuć na osnowę. Słuchaj, rzuć mi najpierw na skradanie. Proszę bardzo. Wiesz co, jest głośno. On jest zajęty swoją robotą, masz plus 10. Plus 10, bardzo dobrze, czyli plus 20. No to dużo sukcesów. Mam plus 20, bo ja mam normalnie na plus 10, czyli dobra, szansy miałem... po prostu jakby, żeby weszło. Szansy miałem 69, ja muszę to wiedzieć. Dobra. Podchodzisz. Widzisz listę po prostu z ładunkową towarów. Kto tam ma i co mają przewozić. I widzisz, że jednym z rzeczy, które ma zapisane, że większość jest odhaczonych, zostało mu do odhaczenia tak naprawdę. Widzisz jedno imię i nazwisko. No. Jarik Tyrnel. Aha, dobra. Towar nieznany. Jarek Tyrnel, towar nieznany. I się czeka jeszcze, że nie jest odhaczone. Tak. Dobra, to wiesz co, to ja tak to zostawiam, nie zagaduję do niego, nie rozmawiam, tylko sobie cichaczem też wracam po prostu do nich. Nie? Dobra, wy się rozglądacie, Zari i Zarad weszło.
weszło. Mhm. Zerkow, ty próbowałeś się skupić, ale absolutnie ci nie wyczuwasz żadnych zaburzeń, że tak powiem. Wy się rozglądacie. To jest transportowiec jakiś. Tak, transportowiec, taki... zwykły, niewielki transportowiec. Tak, na orbitę. Tak, na orbitę, który jakby do statku ma przetransportować. Wy się rozglądacie, widzicie, że Trix podeszła, ale jakby nie zwróciła na siebie uwagi. Podeszła po cichutku, zakradła się, zerknęła facetowi przez ramię i wycofała się z tego punktu. Rozglądaliście się jeszcze nad podejrzanymi typami. I nie zauważyliście nikogo. Widzicie po prostu trójkę mężczyzn, kilka serwitorów załadunkowych, które przetransportowują towary do środka. Powiedz mi, na tą platformę jest jakby taka otwarta przestrzeń, że można się z każdej strony dostać, czy jest jakiś główny korytarz, który prowadzi na tą platformę? Główny korytarz. Okej, dobra. No i to się jakoś tam grupujemy gdzieś. Jarek Tyrnel jeszcze nie z... jego towar nieznany, tak przynajmniej wynika z tej listy trzymanej przez tamtego gościa, no, jeszcze nie jest odhaczony, jeszcze nie przyszedł. No dobrze, no to plan jest taki, żebyśmy przechwycili ich zanim tutaj dotrą. Rzućcie sobie na inteligencję. Właśnie chciałam powiedzieć już nawet bez tego rzutu, o ile mogę jeszcze przed... No. Że tylko panowie jesteśmy w centrum... A nie, to rzućcie na inteligencję, bo co wam powiem. Wiem, no ale to jakby... Ja nie wiem, w jaki sposób moglibyśmy dotrzeć przed nimi, ale niech będzie, nie? No. Nie. Na co? Inteligencja. O, mam 36, a rzuciłem 37. Dobra, słuchaj, zaraz. Ja miałem, Wiem, nie weszło. Wiem, ale ja wiem, jakie miałem modyfikatory do tego rzutu. Słuchaj, jak sobie przypominasz, wyciągnąłeś z kieszeni tryby przysiąg, które zabrali się zabitym mężczyzną i widzisz na jednym z nich Jarek Tyrnel. On nie dotrze, ale my możemy dotrzeć jako on. Ach. Bo oni pewnie byli pod innym nazwiskiem. No tak. No dobrze, ale on... Bo pamiętamy też z tej kartki, która była na stole, którą znalazł Zerkow, że on miał tutaj dostarczyć transport. Ale to on jest go sam... nie dostarczy. Tak, on go nie dostarczy. No, transport, który mamy my, tak? Ja wam powiem. Wy Jarika Tarnera zabiliście na tej platformie. No tak, to wiem. No tak. Chodzi o to, że ten transport z obozu, to nie wiemy nawet jest... pod jakim nazwiskiem oni figurują. Dlatego, że Jarek Tyrnel był innym transportem. Wy go zabiliście przed, jeszcze w kopcu. No tak. No tak, ale na notatce przemytnika jest jak byk napisane, niech Tyrnel i sukcesorzy przywiozą towar i spotkają się. Czyli oni i tak oczekują, że tu przywiezie ten towar Tyrnel. Ale sukcesorzy się spotkają. Już bez Tyrnela. Tyrnel no, ja jest wiem. Odhaczony, ale zapewne oni byli pod innym nazwiskiem, którego nie znamy jeszcze. No tak, albo mieli być pod tym nazwiskiem, tylko stwierdzili, że wykombinują coś na miejscu, że Tyrnela nie ma czy coś i transport i tak byłby odhaczony. No nie wiem, w każdym razie możemy się podać za Tyrnela, który jest z nas i po prostu wejść w ten sposób na statek, na prom ten, i tam poczekać, tylko że to jest droga w jedną stronę. Ale czemu na prom? On miał się z nimi spotkać na platformie, a nie na promie. No a na platformie, żeby załadować na prom transport i wylecieć nim na orbitę do statku. Artefakty albo już są na promie. Więc tak, mogą być tak jak Trix mówi, albo już są na promie, albo jeszcze nie i wtedy złapiemy ich jak przyjdą. Albo już tam są i będziemy musieli niestety przejąć ten transport i zrobić wszystko, żeby nie dolecieć do statku. Nie umiem prowadzić promo. No to zastraszymy jakiegoś pilota. Tak. Ale nauczę się spokojnie. Dobra, tak czy siak musimy wejść na pokład. No dobra. To kto chce zostać Jarekiem Tyrnelem?
No nie ja. Dobra. Będę Jarikiem Tyrnelem. Jak tylu chętnych się zgłasza, to... Doskonale. Coś jeszcze? Jakieś plany, pomysły, zanim nie będzie już na to czasu? Pamiętaj, żeby nie mówić o tym, co przewozimy. To jest tajny towar. No tak, tak. Ty, Trix, jesteś, nazwę cię moją prawą ręką. Awansowałam. Panowie. Spokojnie, nie. W kręgu bandziorów jak Tyrnel, to może i tak. Ale lepiej dogadujesz się z tymi łachudrami. Dobra, ktoś coś jeszcze, czy idziemy? No, możemy iść. Dobra, słuchajcie, w takim razie ruszacie w stronę transportowca, w stronę tego mężczyzny. Jedzie, mężczyzna odwraca się w waszą stronę. Tak, słucham? Przysiął powody, Jarik Tyrnel. O, w końcu, w ostatniej chwili. Wszystko już przetransportowane praktycznie na statek. Załapaliście się na ostatni transport. Świetnie. Mało towarów. Rozumiem, że te wcześniejsze transporty to wszystko było. Tak. Dobra. Odhacza? W takim razie wchodźcie do środka. Ruszamy za niedługo. Dobrze, to idziemy. No idę. Ja się minimalna ilość odzywania się po prostu idę. Jakieś miejsca. Dobra. Wchodzicie do środka. Niedużo przestrzeni, jest sporo skrzyń w środku. Są jakieś takie miejsca, gdzie można usiąść. Nie ma też jakieś specjalnie wiele drzwi, gdzie można wejść. Poza jednymi, które są na samym końcu, które prawdopodobnie prowadzą do sterów statku. I nie ma innych ludzi. Wiesz co, no, krzątają się jeszcze ci, którzy tam ładując, nie? Widzicie, serwitory i tak dalej. Nie mają jakieś odznaczenia tego statku, tak jakby? W sensie, wiesz, jakiś symbol, nie wiem, kapitana, coś w tym stylu, przynależność, tak jak marynarka, no. Wiesz co, mają symbole wolnego kupca. No właśnie o to mi chodzi, że do jakby pod kim służą, nie? Czy ty masz wiedzę wolni kupcy? Nie, tylko posiadam. Zerkow ma wiedzę wpojoną. Właśnie, ja mam wpojoną. Takich o kupcach to ja na co dzień słyszę. No to wyszli w takim razie. No pewnie, że to... Kto ma nie rzucić? Dup. Dup. Wygrajmy normalnymi kostkami, tymi prawdziwymi. Tak wszystko wyważone na tym rolu, że to jest... No. Zostawiamy? Dobra. Więc no, mają jakieś symbole, ale nic wam one nie mówią. No ale wiadomo, że oni jakby, że to jest... Załoga wolnego kupca. Załoga statku, no. No panowie, skoro wszystkie nasze transporty są już na statku, to trzeba ruszać. Trzeba ruszać. Znaczy no, trzeba je przejąć. Nie mogą trafić na statek. Znaczy już są na statku. Nie, są na transportowcu, nie mogą trafić na statek. Nie, to jest ostatni transport. To jest powiedział, ostatni transport. Że one już trafiły na statek. Tak powiedział. Ja zrozumiałem, że ostatni w sensie na tej liście do odhaczenia tu do załadowania. Na ten transportowiec. I teraz będzie z tymi wszystkimi towarami leciał na statek. Jak to, Patryk? Nie. Bo ja nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. Ja zrozumiałem tak, że wszystko jest u góry. Ja zrozumiałem, że wszystko jest załadowane tu. Nie, już no. Do góry nie, bo to jest mały transport. Nie, to lecimy. Kilka razy latał. Tak. On kursuje sobie. No. No czekaj, bo ja dobrze mówią. Widzę... Dobrze mówią. No, okej. Okay. Dobra, bo jest opóźnienie na tym, a, okej, okay, dobra. Jak nadajesz i potwierdzałeś moje słowa. A, okej, okay, dobra. Dobrze mówią. Super, czyli musimy przejąć statek wolnego kupca. Fantastycznie. Słuchajcie, pamiętajcie, że kapitan nic nie wie, możemy po prostu powiedzieć mu. Nie mówię, że kim jesteśmy, ale że coś na statku ma nielegalnego. Możliwe, że wtedy... Wolny kupiec, oni przewożą masę nielegalnej rzeczy.
jest wyjęcia między nielegalnym, a czymś, co go skaże na śmierć. Nie? Jakby też wiecie, że wolni kupcy są bardzo wpływowymi, bardzo, ja mówię chłopakom głównie, że oni potrafią się wyłgać z takich rzeczy, które zwykły śmiertelnik trafiłby pięciokrotnie pod święty ogień Imperium, więc... No i mają dużo też takich pozwoleń i immunitetów. Tak, mają immunitety, to jest też ważne. No, tak naprawdę to nie ma tematu. No, jeszcze raz. Twarz... No, mów Marki. Mówię, że oni w twarz śmieją się i całemu Imperium tak naprawdę. Mhm. I z tego co wiem, zaraz to służą Imperatorowi, tylko w inny sposób. Niektórzy tak, ale robiąc przy tym całą masę brudnych interesów, jak chociażby ten teraz. Znaczy ten, dobra. Z tego co wiem, nie jest świadomy. Zmiana planów chyba, wiecie. Bo z tego co ja... Jeżeli Patryk pójdę za daleko wiedzą gracza... Dobra. To mnie zatrzymaj. Mhm. Ale z tego co wiem, no to wolni kupcowie na swoich gigantycznych statkach mają niemałe armie. My jesteśmy potężni i wyszkoleni, ale... Tam są dziesiątki tysięcy ludzi. Na nie swoim terenie. Setki tysięcy. No to pewnie trzeba jakoś z nim się dogadać. A ja się obawiam, nie że musimy... Nie dotrzemy nawet do niego, moim zdaniem. A ja się obawiam... Jak zwykli pasażerowie. Tak. Ja uważam, że musimy niestety dolecieć z tym transportem. Znaczy możemy spróbować, będąc już na pokładzie, znaleźć... sukcesorów na pokładzie. No jasne, że tak, tylko każdy trup na... Każdy trup na pokładzie wzbudzi jakiekolwiek podejrzenia. Tak, tylko mówię, że można mieć nawet na nich oko po prostu. Tak, to koniecznie. To koniecznie. Zobaczyć, musimy... który towar jest ich. Musimy. To musimy zrobić. W czasie tego lotu, który nie będzie łatwy. Z tego, co opowiadano mi. Nie za łatwy. Zerkowcy sobie przyzwyczajeni do tego. Nie jest, znaczy, nie jest takie złe, da się przyzwyczaić. Ja już raz leciałam to... A trochę więcej. No w sumie ja też. Ale to... W sumie to nie był, bo to nie... nie dobra, nieważne. Nie będziemy teraz tego roztrząsać. Tak jak Trix mówi, przyznam rację. Musimy ich namierzyć i mieć na oku. Ich może uda się podsłuchać jakichś planów dalszych co do transportu. Znaleźć ten transport. No i niestety będziemy musieli zająć się nimi na ich, jak to można powiedzieć, rodzinnej planecie. Ciekawe, gdzie lecimy, nie? No. I jak wrócimy? Oby nie w samo oko terroru. No dobrze. Okej. Okay. Pożegnajmy się z Desoleum. Dobra, słuchajcie, po chwili jeszcze wchodzi mężczyzna oraz pozostała dwójka. Zamykane jest grodzie, to się mówi? Grodzie i transportowiec rusza z portu Gyre na nieznany wam okręt w stronę, który leci w nieznaną wam stronę. Wiecie jedno, musicie pokonać, dowiedzieć się, kim są sukcesorzy, znaleźć ich, może przechwycić towar, a jeśli nie, to pokonać ich na ich rodzinnej planecie. Wylatujecie z portu, który niknie wam, czyli staje się powoli dość sporych rozmiarów świecącą kropką na planecie. Zerkacie w stronę może tak spalonego obozu przemytników. Patrzycie na swój dom Trix oraz Zarat, który był domem przez większość waszego czasu. Transportowiec wylatuje z orbity i widzicie ogromny statek wolnego kupca. Dziesiątki kilometrów pokładu.
na którym może żyć nawet setki, tysiące ludzi. W samym środku z pewnością znajduje się katedra, w której można oddawać cześć imperatorowi. I kiedy prom ląduje, słyszycie, otwiera się grodzie od transportowca, słyszycie dźwięk odpalanych silników wielkiego statku, wolnego kupca. I statek powoli rusza w nieznaną wam stronę, moi drodzy. A ja wam dziękuję za tą sesję i za finał, można powiedzieć, pierwszej części naszej kampanii. Opuściliście znane wam tereny, przynajmniej waszej dwójce, i staliście i ruszyliście w nieznane. Lecimy w moje tereny. Teraz tak. Super. No, znowu. Nie było walki, halo. Nie było walki. Nie było walki, no. Szukałem koszulki dzisiaj. Ja też. Ja mam tutaj. No. Nie było. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się podobało, że bawiliście się dobrze. Dziękuję bardzo słuchaczom na Discordzie Karczmy Baniaka, którzy nas oglądają na żywo. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali. Dzisiaj mieliśmy naprawdę bardzo dużą widownię. Słuchało nas sporo osób. Cieszę się, że byliście z nami. I dziękuję również wszystkim słuchaczom na YouTubie, którzy obejrzeli tę sesję. W życiu o was nie chcę zapomnieć, nie zapominam. Każde wasze obejrzenie, każdy wasz like, każdy wasz komentarz doceniamy. I zachęcam do tego, żeby komentować tą sesję, jak tylko pojawi się na YouTubie. Zachęcam do oddawania głosów na swojego ulubionego akolitę. Akolitę, dzięki czemu będzie mógł on wykonać, albo ona, akolita, ten akolita, będzie mógł, mogła przerzucić test, dodać sobie do testu plus 10, dzięki czemu mu wejdzie. Bądź nie. Albo po prostu prawilnie użyć tego w walce. Jak pradziada było przekazywane, a nie jakieś głupoty. Więc komentujcie, zostawiajcie, a jeżeli chcecie dołączyć do Karczmy Baniaka, chcecie wejść na tą, do tej familii, oglądać te sesje na żywo, grać sesje online z innymi obywatelami Karczmy, to wejdźcie w ten link na samym dole do Patronite'a, zapoznajcie się z progami i dołączcie do nas. Wszyscy jesteście mile widziani. A kto wie, może zostaniecie kiedyś też partnerem. Tak. Też będziecie nagrywać sesję. Każdy bywalec karczmy może zostać partnerem kanału. Długa droga, ale się da. Trochę stresu. Każdy wygrać może. Dokładnie. Trochę lepiej do trojego. Więc zapraszam. A moi gracze, kochani, słuchajcie, zapiszcie sobie 500 punktów doświadczenia. Pedeki! Ola bo! Nie można tak co sesję? No nie, 100 by zabrakło. O, wow. 605 do wydania. Zastanówcie się, jak chcecie się rozwinąć, co chcecie wykupić. Pilotaż powietrzny. Pamiętaj, że jest powietrzny i kosmiczny. Ja wiem, że są jeszcze okręty kosmiczne. Zuzia, nie przyda się. Nie mamy astropaty. Ale dlatego chcesz wziąć powietrzny, a nie... Tak, no okrętów kosmicznych nie wezmę, bo raczej okrętu kosmicznego wolnego kupca raczej nie poprowadzę. Dobra, słuchajcie, my sobie jeszcze porozmawiamy, a ja zakończę nagranie. Trzymajcie się. Pa, hej. Myślicie, że na